Jest z nami Krzysztof M. Maj, z, kana Cześć, z kanału wszystkim. Krzysztof M. Maj, a także tak z, a także z, z m, Katedry Technologii Informacyjnych Mediów Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Tak. tak, gdyby ktoś miał wątpliwości co do jakiejś tutaj podbudowy merytorycznej tego, co tutaj będzie mówione. I będziemy sobie dzisiaj mówić o... Właśnie, bardziej czy będziemy mówić o tym, co jest w tytule, czy bardziej będziemy mówić o tym, co jest w podtytule? To jest, to jest pytanie, już takie w zasadzie początkowe do ciebie. Jak, jak, jak tutaj zamierzasz to rozegrać wszystko? Bo, jakby nie patrzeć, z jednej strony mamy polityczne kwestie, z drugiej strony mamy filozoficzne, i one oczywiście się łączą ze sobą mocno, nie da się tego rozdzielić. Natomiast wiadomo, że akcenty mogą padać w różne strony i z różną intensywnością. Tak, czy zgodnie ze starą zasadą tłumaczenia się z clickbaitu można powiedzieć, skoro już mamy waszą uwagę, to pora teraz porozmawiać o design Heideggera, tak? Natomiast nie, tutaj żartuję troszeczkę tylko, bo w zasadzie Waldenfels... Yy dostarcza moim zdaniem takich przydatnych narzędzi do hmm. wypowiadania się na temat taki właśnie, tylko że bez konieczności wikłania się w jakieś partykularne spory polityczne i bez konieczności przede wszystkim okładania ludźmi, ludzi terminami po głowach, bo mam wrażenie, że zarówno homofob, jak i ksenofob czy transphob? Nie, niekoniecznie, ale dużo tego rodzaju terminów jest wykorzystywane. transphob głównie dlatego, że jest relatywnie nowy w dyskursie, więc bywają wykorzystywane te terminy do tego, by okładać po głowach nimi przeciwników politycznych. I to jest duży problem. Dokładnie taki sam jak w wypadku angielskiego jej frazy: Virtue signaling. Też ona powstała po to, żeby piętnować skandaliczne i niewłaściwie nieetyczne zachowania, a bardzo często przeradza się w obelgę. więc Waldenfels pomaga w wzięciu takiego głębokiego oddechu i zastanowieniu się nad źródłem tych terminów. Bo, prawda? Bo w jednym i w drugim mamy ten fobos, ten strach. I to nie chodzi o strach, że ktoś się, na przykład, boi homoseksualistów, albo boi osób, które są z innego kraju, albo. Tak, tak. Boi obcych, to, to jest taki, to jest taki częsty, częsty argument, a jaka fobia, ja się nie a, boję przecież. Nie? Tak, a tutaj chodzi o coś o wiele bardziej głębokiego, to znaczy podam przykład anegdotyczny, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś ma problem z czymś ubiorem, dajmy na to, i ślipi oczami na ulicy, tak? Patrzy i gapi się. W ten sposób to jest dokładnie to, co się dzieje z potworem. Monster podchodzi angielski od moneo monere łacińskiego, czyli patrzeć. Potwór to jest to. Ten, na kogo patrzymy długo i się przerażamy. Nie tym faktem, że to jest straszne i to jest okropne, tylko patrzymy, bo wiedzie nas ciekawość tym, co jest właśnie nieznane, obce, inne. I tutaj o tę fobię właśnie chodzi: o tę fobię, która, jest, która zasadza się na naszej potrzebie dostrzegania inności, przejmowania się nią tak, jakby człowiek inny, i tutaj zmierzam do tego, co mówi Waldenfels, był inny pod względem pewnej. Substancji tego, co go tworzy, a tak naprawdę tak nie jest. Mm. Właśnie zaletą teorii Waldenfelsa jest to, że on nie wiąże obcości ze sobą. On wiąże obcość z otoczeniem, ze światem, z kontekstem, z tym wszystkim, co nas tworzy. Stary argument, prawda? Ktoś jest urodził się jako e, buddysta w Chinach komunistycznych, a ktoś inny jako e, Protestant w Wielkiej Brytanii postimperialnej, tak? I ci ludzie nie są winni temu, gdzie się urodzili, tak samo nie będą winni temu, jaki mają kolor skóry, ale jeżeli spojrzymy z jednej perspektywy na drugą osobę, to bardzo często łatwo jest nam przyjąć, że ten ktoś jest inny i obcy przez samo to, kim jest, a nie przez to, co go tym obcym dla nas utworzyło z naszej perspektywy. Więc ta obcość Waldenfelsa jest bardzo relatywna i perspektywiczna. Zresztą zaraz pewnie przejdziemy do meritum, jak będziemy sobie ją definiować za Waldenfelsem, ale tak wstępnie odpowiadając na twoje pytanie, właśnie o tę homofobię i transfobię, ksenofobię i wszelkie inne fobie, które się pojawiają w naszej rzeczywistości, ja kiedyś użyłem złośliwie określenia allofobia, to znaczy fobia względem fantastyki, właściwość charakterystyczna polonistom i ludziom w Polsce, to bo zobaczymy, że bardzo często właśnie chodzi nam o to, że wybieramy sobie jakiegoś wroga, a nie patrzymy na to, co go takim utworzyło, na ten cały kontekst środowiskowy, tylko ślipimy gałami na inność. Właśnie, tylko to jest też, to jest też kwestia tych różnych, rozru, różnych rozróżnień, które czyni, czyni Waldenfels chociażby właśnie no, między obcością a, a innością, że tutaj w zasadzie nie ma żadnego, nie stawia się żadnego znaku równości. Tak? To, że coś jest inne jeszcze nie znaczy, że jest względem nas obce. Tak. Ani też nie, 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 nie musi być od razu wrogie, tak? tak? Mimo wszystko gdzieś w takim potocznym powiedzmy, dyskursie to się wszystko wiąże ze sobą ściśle. Y może nawiążę szybko do tego, z czym jestem kojarzony i też się czym zajmuję, to znaczy do fantastyki, bo takie słowo jak ksenofobia brzmi, brzmi strasznie, bo się kojarzy z naszą rzeczywistością i z tą etykietką polityczną, którą, tym hochołem, którym okładamy przeciwnika retorycznego po głowie. A tymczasem to słowo ksenon greckie, które znaczy właśnie obcość, to jest bardzo specyficzne słowo, ponieważ jak czytamy właśnie u Waldenfelsa, to, 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 to ksenon, to jest coś, co jest innego, innego rodzaju bardzo często. Ksenomorf na przykład z Ridleya Scotta z Obcego to jest dosłownie obca postać, prawda? On jest tak obcy, jak to jest tylko możliwe. Nawet nie jest antropomorficzny, nie ma tej formy morfy człowieczej, tylko wygląda jak zlepek wszystkich strachów, zresztą zgodnie z intencją Giger'a, który tak uformował ksenomorfa. Więc jako pewna metafora obcości on jest, on jest bardzo dobry, bo często właśnie obcość kojarzymy z czymś takim, a Umyka nam właśnie to rozróżnienie, że obcość ma różne stopnie, jest różnego rodzaju właśnie. Ta o, obcość ksenomorficzna jest chyba najwię, najwyższego rodzaju. Chociaż o czym mam nadzieję nie zapomnę i powiem później jak poczytamy sobie Orsona Skata karda to się okazuje, że i z nią sobie można poradzić, ale ta obcość niższego rzędu dotyczy sytuacji, z którymi my się częściej spotykamy. prawda? Mówimy, że ktoś z obcokrajowcem, mówiąc, że jest obcokrajowcem, nie mamy na myśli to, że to jest ksenomorf, tylko mamy na myśli to, że on jest spoza granicy, która została oczywiście sztucznie wytyczona. Czasem wedle jakichś naturalnych wskazówek jak to granica górska, a czasem całkowicie arbitralnie. Ta granice wytyczone między Indiami a Pakistanem przez imperialnych kartografów brytyjskich. Swoją drogą człowiek, który wytyczał te granice, robił to na szybko w tydzień, ponieważ miał wyjechać i wskutek tego dzisiaj mamy konflikty między grupami religijnymi palestyńskimi, znaczy nie palestyńskimi, tylko pakistańskimi i indyjskimi. No i też możemy spojrzeć sobie na te granice, które są w Stanach Zjednoczonych wytyczone, prawda? One są dosłownie prostopadłe. Tak. I, I widać tam tę sztuczność granicy, sztuczność tego podziału, który się pojawia i Waldenfels mówi, że to jest ta, ta obcość Geograficzna, że coś występuje poza jakimś obszarem, i dlatego jest to obcy, dlatego mamy obcokrajowca. Wreszcie mamy tego, tego, tę obcość, która jest po prostu związana z innością jak, jakiegoś autoramentu. Możemy na przykład mówić o obcych, prawda? Aliens, tylko że obcy, w odróżnieniu od ksenomorfa, bardzo często mają. Swoje cywilizacje, swoją inteligencję, swoją naukę, swoją historię, i tak dalej, i tak dalej. To jest ta inność, która mnie najbardziej interesuje. I chyba ona w największym stopniu jest tą innością, a nie obcością, bo to jest ta inność fantastyczna. Nie bez powodu tutaj się pojawia takie ładne słówko allotrion greckie u Waldenfelsa, które oznacza dosłownie coś, co należy do innego. I ten allotrion ma ten sam rdzeń, co allotopia, czyli to słowo, którego Andrzej Sapkowski używa na określenie świata wiedźmińskiego. Mówi allotopia wiedźmińska, bo w allotopii wiedźmińskiej są inni wiedźmini, inni nordlingowie, inne elfy, inne krasnoludy. I ich inność jest także związana z pewnym obszarem poza którym występują, ale ten obszar nie jest w naszej rzeczywistości. Koniec, już w innej rzeczywistości, przeobleka się w inny kontekst i w inne problemy. Więc te trzy y, warianty obcości, obcość geograficzna, obcość związana z pewnym innym światem, także światem wartości kultury i wreszcie obcość absolutna, nazwijmy to, czyli ta substancjalna, powiedzmy, ksenon, ksenomorficzna, to są te trzy y, warianty obcości, którym się przygląda Walden w, w, w swoich dwóch książkach, czyli Topografia Obcego i Podstawowe Motywy Fenomenologii Obcego, obie dostępne zresztą po polsku. W przekładzie jak y, Janusza Sidorka. To ja od razu dopytam a propos tej ostatniej kategorii, bo e, tak mi się nasunęło a propos tej obcości takiej absolutnej. E, jak, jak ja to zrozumiałem z lektury, że w zasadzie coś takiego nie wiem, czy nie istnieje, ale ono jest w zasadzie niedos niedosięgalne w żaden sposób do nas, dla nas. A. Jeżeli na przykład e, mielibyśmy mieć jakiś całkowicie obcy, obcy język, to on nie dość, że nie byłby dla nas zrozumiały jakkolwiek, to on nie byłby dla nas w ogóle językiem nawet, więc... Mm -hmm. Ciężko w ogóle o takiej kategorii mówić, i czy, czy w ogóle coś takiego gdzieś tam istnieje? Gdzieś... Tak, bo na, nawet jeżeli byśmy pomyśleli od o językach sztucznych, czyli tak zwanych konlangach w fantastyce, to one w dalszym ciągu są stworzone zgodnie z tą tolkienowską zasadą: weź zieleń, weź słońce i stworzysz zielone słońce, które zaskarbi sobie wtórną wiarę i wtórne stworzenie. Ale w dalszym ciągu ta zieleń i słońce ma pochodzenie nasze, jest swojska, jakby powiedział Waldenfels, nie obca. Zielone słońce jest inne, ale nie jest właśnie obce substancjalnie, nie jest obce pod względem pewnego rodzaju, jest inne, bo jeszcze czegoś takiego nie zobaczyliśmy. Więc ta obcość radykalna, absolutna jest faktycznie pewnym raczej. Hipotetycznym konstruktem, który się może przydarzyć w naszej rzeczywistości, i zazwyczaj wtedy zgodnie z tym, co hipotetyzuje Waldenfels i inni filozofowie, i także pisarze, twórcy fantastyki naukowej, zwłaszcza, to prawdopodobnie nie by, umielibyśmy nawet wyrazić słowami tej obcości. To znaczy, nie, znali, nie znajdowalibyśmy nie tylko słów, ale także pojęć i koncepcji, które potrafiłyby opisać to, co zobaczyliśmy. To byłoby niewysłowione, niewysłowiona obcość, taka, w którą patrzymy i ona nie budzi już tego. Strachu, innością, czy, czy zaciekawienia, używajmy może tego określenia? Nie? Tym niesamowitym, tylko będzie budziła no, taką reakcję, jak u jak się nazywał ten bohater? Nie pamiętam w tym momencie. Bohater powrotu z gwiazd Stanisława Lema. Ktoś pewnie na czatach na, na, nas poprawi, który powrócił z odległej galaktyki i mówił, no tam. Tam są takie, teraz mówię jak typowy polonista podczas wykładu. Takim, tam, są takie, tam są takie dziwne te i one są takie, no, no one są takie dziwne i one i nie był w stanie powiedzieć, co widział, bo nie znajdował w ogóle słów na określenie tego. To przepiękny fragment swoją drogą. Ja jeszcze tylko podziękuję za, za Donata od Patryka. Na rozszerzenie spaczenia filozofią. Pozdrawiam cieplutko i serdecznie. Pozdrawiamy płomiennie i dziękujemy. Widzę, że, widzę, że skaweńskie metafory są silne na czacie, to dobrze. Skaweni, swoją drogą, właśnie będą przykładem tej, tej innej obcości, prawda? To znaczy nie obcości substancjalnej. Żebyśmy w uniwersum Warhammera mieli znaleźć obcość, która właśnie się wymękałaby kompletnie naszej percepcji, to myślę, że te stworzenia i czary, którymi dysponował Cinch, chociażby, umiejący manipulować percepcją, o, to byłby dobry przykład tego, co tam się może wydarzać. Bo nawet najgorsza z hybryd, taka ksenomorf, w zasadzie, jest jeszcze jakoś do opisania przez nas. Pewne zachowania ksenomorfów z uniwersum Ridleya Scotta są jeszcze wytłumaczalne. Na przykład chociażby ich system rozpłodowy, prawda? Ale nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie do końca tego społeczeństwa, dlatego takim strasznym błędem był Prometeusz, który wszystko rozpieprzył. Natomiast przypomniałem sobie jeszcze lepszy fragment z fantastyki naukowej, który uświadamia tę obcość radykalną, to znaczy Adynatosi z innych pieśni Jacka Dukaja, adynatości, czyli dosłownie ci, którzy są spoza strefy gwiazd stałych, jak to wyjaśnia Dukaj, ci którzy przyszli i zaburzyli kompletnie nasze kontinuum czasoprzestrzenne i tkankę naszej rzeczywistości. adynatosi wykrzywiają horyzont zdarzeń, są niewysłowieni do tego stopnia, że jak Dukaj w ostatni to nie jest spoiler, w ostatnich fragmentach innych pieśni próbuje ich opisać, to mu się rozlatuje narracja w locie. To jest przepiękne. To jest właśnie najpiękniejszy sposób na pokazanie niewysłowionej obcości. To znaczy sam narrator nie jest w stanie wysłowić tego, kim jest Adynatos, co się dzieje w momencie, w którym się trafi pod koronę, czyli ten obszar wpływów, który roztaczają wokół siebie Adynatosi. Korona zresztą też jest wokół Kratistosów w innych pieśniach, ale czyli tych wszystkich władców, którzy zawiadują układem geopolitycznym, magiczno-geopolitycznym magiczno powiedzielibyśmy nawet w uniwersum innych pieśni. A w momencie, w którym wkraczają Adynatosi, to oni, oni w tym wszystkim wszystko w tym świecie rozpieprzają. I to jest przeciekawe dla mnie, przeciekawa metafora, bo też jak czytam Waldenfelsa, to się staram cały czas, przyznaję, znajdować metafory w fantastyce czy twórczości fantastyczno-naukowej z bardzo prostego powodu, to znaczy ta obcość, którą okłada nas po głowach bardzo często literacki mainstream, to właśnie nie jest obcość to jest typowa inność i e, wydaje mi się że nie jesteśmy w stanie tak do końca pokazać absurdu pewnych uprzedzeń które się pojawiają w naszej e, cywilizacji czy w naszym społeczeństwie względem różnych wymiarów inności jak nie m, spróbujemy sobie wyizolować tych sytuacji i przenieść je do innego świata i tam laboratoryjnie je rozebrać i zobaczyć jak tam będzie ta obcość działała I czy to faktycznie w dalszym ciągu będzie obcość e, czy tak nie do końca hmm. Dobra, mamy tutaj pytanie z, z czatu, ja nie wiem, czy, czy ono będzie dla ciebie zrozumiałe, czy, czy tylko ja, go, ja tego nie rozumiem, ale jest pytanie, jak, jak ta obcość Konlang ma się do tego, co opisał Ted Chiang w Story of Your Life? Nie wiem, co to o, znaczy to jest, con, con Lang. Online to jest język sztuczny, wytworzony. Tak. Constructed language, tak? Okay, czyli tak, to jest constructed word. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo w tym opowiadaniu Teda Cianga, swoją drogą, zekranizowanym świetnie przez Denis Wilnewa, w The Arrival, czyli w Nowym Początku, jak to zostało przełożone na język polski, koszmarnie, tam ludzkość mierzy się z językiem faktycznie obcym. Tylko, że jednak moim zdaniem on nie będzie całkowicie ksenomorficzny. To znaczy, to jest cywilizacja, nazwijmy ją dla uproszczenia, squidów, ka kałamarnicopodobnych. I sam fakt, że używam słowa podobny, już powinno nam uświadamiać, że raczej chodzi o ten biegun allotopijny, ten drugi biegun obcości. Coś jest inne, ale jednak przypomina coś, co jest w naszej rzeczywistości. Wiemy, że kałamarnice mają w ekosystemie ziemskim najbardziej rozbudowany system nerwowy, a w każdym razie o wiele bardziej rozbudowany, niż byśmy o to te żyjątka podejrzewali. I wiadomo, że są niesłychanie inteligentne, więc możemy spekulować, że istnieje gdzieś w rzeczywistości cywilizacja, która byłaby w stanie wytworzyć się z takich organizmów. I one porozumiewają się z bohaterami The Arrival, usiłuje rozpaczliwie uniknąć spoilera, za pośrednictwem znaków, które wstrzykują na taką szybkę, wykorzystując gruczoły, które generują atrament. To jest bardzo podobnie jak nasze kołamarnice. Natomiast ich poziom percepcji już wykracza trochę poza percepcję ziemską, nawet bardzo, ponieważ e, ta cywilizacja Squidopodobnych podobnych e, opanowała możliwość manipulacji czasem, czyli czasoprzestrzenią już n-wymiarową w tym wypadku, no więc to nie jest coś, co myśmy opanowali, ale to nie jest też coś, co by wykraczało całkowicie poza prawa naszej fizyki. Myślę, że gdybyśmy chcieli znaleźć przykład fantastyki naukowej, która faktycznie pokazywałaby coś, co jest absolutnie niewyrażalne i niewysłowione i nie potrzeba do tego, to jest piękny swoją drogą fragment ksenolingwisty, który zrozumie, o co chodzi tej obcej cywilizacji, tylko nawet ten ksenolingwista się podda i nie będzie rozumiał tego obcego języka, no to to jest to, co się dzieje w problemie trzech ciał, gdzie w którymś momencie dosłownie w naszej galaktyce pojawia się fenomen, który jest dwuwymiarowy, i, ale dosłownie dwuwymiarowy, to znaczy jest całkowicie pozbawiony naszego wymiaru trzeciego i dzieją się rzeczy, nie będę spoilował o co chodzi, ale pokazuje to konsekwencje faktycznie z... Zmierzenia się z czymś, co całkowicie wykracza poza nasze pojmowanie. Ale niemniej to opowiadanie jest świetnym przykładem tego, jaka ta granica między tymi poziomami obcości jest płynna. I o to też myślę chodzi Waldenfelsowi, bo i o czym w sumie powinniśmy powiedzieć na samym początku, jak Waldenfels myśli o obcości środowiskowo w kontekście pewnego świata. Pewnej przestrzeni, która nas otacza, to on też myśli o obcości topograficznie. Ta, to, ta obcość jest rozlokowana w różnych światach i różnych rejonach wpływu, i dobrze wiemy, jak światy są konstruowane. Jedne mają wyraziste granice. Mamy nasz świat, mamy Narniej, pomiędzy nimi jest tunel czasoprzestrzenny, który się otwiera lub nie. To jest bardzo prosta konstrukcja świata. A czasem jest tak, że ten świat się nakłada, jak w Stranger Things. Jak określić tę obcość tych ksenomorfów, które się pojawiają w Stranger Things? Czy to jest faktycznie część naszej rzeczywistości, tylko jakieś jej spotworniałe odbicie? Czy to jest jakaś zupełnie inna domena astralna? Czy to jest może świat, który jest prawdziwszy od naszego i to my jesteśmy kopią? Bardzo trudno powiedzieć. I to pokazuje na przykładzie konstrukcji światów fantastycznych, które zawsze się mierzą z obcością i innością, jak ta granica jest płynna. Więc tak, odpo kończąc odpowiedź na pytanie, The Arrival, świetny przykład tego, czym jest obcość, jak jest skomplikowana i przede wszystkim, że wymaga ona specyficznej instancji, czyli specyficznej figury pośredniczącej. My, jeżeli chcemy zrozumieć obcość, potrzebujemy jakiegoś delegata, kogoś, kto jak tłumacz, przetłumaczy nam, o co chodzi temu obcemu i spróbuje znaleźć jakieś zjawiska w naszym języku, które będą próbowały tłumaczyć intencje albo. Reprezentować jakieś zjawiska. E, to jest problem, z którym się mierzyli swoją drogą e, astronauci z NASA, jak chcieli swoją drogą krytyński pomysł, e, transmitować w latach 80. ten komunikat dla obcych, informujący o tym, że e, oto w cywilizacji ziemskiej są dwa gendery. Pierwszy jest ważniejszy, to znaczy jest męski, a drugi taki skulony obok to jest kobieta. E, taki to komunikat został w latach 80. przetransmitowany do obcych, więc jeżeli kiedykolwiek ktoś przyjedzie tutaj do nas z laserami, żeby nas zganić za e, nieuprawnione, Płciowe, to bardzo możliwe, że to będzie obca cywilizacja wyżej rozwinięta. Tak. Mi się jeszcze przypomniał taki przykład z odpadami radioaktywnymi, które tam z elektrowni jądrowych się gdzieś tam, chyba bodajże, w Meksyku, zakupuje. I tam A. też jest skonstruowany taki komunikat, który ma być zrozumiany dopiero, znaczy nawet za te parę tysięcy A. lat, gdzie dalej będzie takim samym zagrożeniem, jak jest teraz. Gdzie tak naprawdę język będzie prawdopodobnie wyglądał całkiem inaczej. I teraz jak to ująć w taki sposób, żeby ci ludzie zrozumieli, że tam w ogóle coś jest napisane tak naprawdę. Tak, i to jest piękne, to jest taki poetycki. Jak słuchacze nasi nie, nie widzieli tego, to sprawdźcie sobie koniecznie, to jest taki poetycki opis. Tutaj jest straszna rzecz, która jest owocem naszych złych decyzji. To jest w ten sposób sformułowane. Kilka takich zdań. Trzymajcie się z dala od tego miejsca, ono jest złe. W takich bardzo podstawowych kategoriach jest to wyrażone właśnie po to, żeby ten nasz język odchwaszczyć z tych wszystkich rzeczy, którymi się posługujemy, po to właśnie, żeby, wydaje się tak nam, zniuansować sposób naszej wypowiedzi, a tak naprawdę coraz bardziej odchodzimy od sedna sprawy i Waldenfels trochę powraca, mimo że Wiem, że użyłem mnóstwa różnych trudnych, skomplikowanych słów z jego słownika. Tutaj są przyzwyczajeni e, do tego ludzie, nie musisz się przyjmować. Ta, tak tak <gry> sądzę, ale na wszelki wypadek zawsze zaznaczam, bo w, w zasadzie Waldenfels robi to tylko w gwoli precyzji, gdyż. Różni się tym od wielu filozofów, zwłaszcza filozofów ponowoczesnych, których też reprezentuje, że on jednak powraca do takiego bardzo podstawowego języka. Takim najbardziej podstawowym sposobem Waldenfelsa, który mnie urzekł na wyrażenie różnicy między obcością a tym, co nazywa swojskością, czyli. Tym wszystkim, co my uznajemy za naturalne, oczywiste, racjonalne. Zna, zna, znamy ten słownik, prawda? No to opozycja, którą znajduję, to jest tu i tam. Najprostsza w świecie. Najprostsza w świecie topograficzna opozycja. Tu, czyli to wszystko, co ja znam, co jest lokalne, co jest narodowe, patriotyczne, co jest dla mnie oczywiste, ponieważ jestem na przykład białym, heteroseksualnym mężczyzną mieszkającym w Polsce. Jeszcze, jakby do zestawu był katolik, to w ogóle moje życie jest radością i jest usłane różami i nie mam na co narzekać, nie widzę żadnych problemów, prawda? Mhm. No, chyba, że jest inaczej. Wtedy, wtedy ciężej jest zrozumieć taką sytuację, ale bardzo łatwo jest przyjąć tę pozycję tu jako oczywistą. Ale jest zawsze jakieś tam, i to tam niekoniecznie musi być poza granicami Polski. Wystarczy, że się właśnie stworzy jakaś społeczność. Weźmy społeczność LGBTQ, i ta społeczność tworzy sobie pewne tam. To, to tam jest światem wartości, światem doświadczeń wspólnych, światem wspólnych traum, światem świadomości tego, że język nie jest niewinny, i czasem jest bardzo istotne to, żebyśmy mogli używać określeń, które są dla nas z jakiegoś powodu ważne. I odpowiedź na to obce jak mówi Waldenfels. I to jest kluczowa kwestia, nie powinna nigdy przyjmować takiej sytuacji. Dobrze, to w takim razie likwidujemy wszystkie różnice. Nie ma żadnego tam, nie ma żadnego tu. Jesteśmy tylko my! Bo to jest wariant, który proponuje Disney, prawda? Po czym realizuje jeden z takich filmów w mieście, w którym są obozy koncentracyjne i solennie za to dziękuję chińskim władzom. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądali Mulan i tego nie wiedzieli. To nie jest odpowiedź. Waldenfels mówi, że powinniśmy wtedy. I to jest trudne, to jest bardzo trudne, starać się o to, żeby między tym tu a tam zapanowała pewna równowaga, żeby obydwie strony dążyły do dialogu i porozumienia. Niestety to brzmi bardzo idealistycznie, utopijnie, ale w tym, ważny w tym rys jest taki, że podając na przykład sytuację Niemiec jako pewien wzorzec, Waldenfels powiada: no dobrze, przyjmujemy chociażby migrantów, prawda, do siebie. I teraz ci migranci tworzą sobie enklawę. Jest wszystko w porządku. Ale co wtedy, jeżeli ta enklawa staje się tą skandynawską no-go zone, do której Europejczycy nie mogą wejść? Wtedy na, okazuje się, że nagle to tam zaczyna dominować nad tu. Tak jak to wcześniejsze tu dominowało nad tam. Jest pewna nierównowaga. Złotym środkiem, którego szuka Walden, i tego stara się nas uczyć, to to, żeby nie zawłaszczać obcego. I nie dać się wywłaszczyć ze swojej tożsamości. Brzmi to strasznie centrystycznie, ale w moim przekonaniu jest to jedyna słuszna podstawa, ponieważ obcość nigdy nie jest taka sama, i swojskość nigdy nie jest taka sama. My zawsze się rozwijamy i jesteśmy w stanie się od siebie uczyć, dlatego no nigdy nie, nie, nie doprowadzimy do tego, że będzie pełna równowaga. Zawsze będzie jakaś dysproporcja. I ważne jest tylko to, żeby osoba, która reprezentuje to, tu które jest w pozycji władzy, E, nigdy nie uznawała, że jest ciemiężona. Ha, 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 ha. Czyli tutaj mamy piękne rozwiązanie tego problemu, że no przecież jak to się dyskryminuje kobiety, że goro co dwudziesty albo co dwusetny mężczyzna doświadcza tego, co co druga kobieta. To jest dyskryminacja mężczyzn. No więc taka argumentacja jest rozwalana przez Waldenfelsa głowicą ziemia-powietrze i ziemia i jeszcze raz ziemia. I pokazuje on tym, że nie, że właśnie tolerancja to nie jest sytuacja, w której mamy absorbować drugiego i, stawie, i czynić obcego swojskim. Nie, nie, tolerancja nie polega na tym, że mamy się wyobcować i przestać być... Twojscy i stać się obcy, tolerancja polega na wzajemnym rozumieniu i na akceptacji faktu, że istnieje to tam i nic na to nie poradzimy, i istnieje nasze tu i nic na to poznawczo nie poradzimy, a się rozgadałem. Tak, właśnie a, pro, a propos tego mi się przypomniało, jest jedy, jeden materiał na YouTubie z Waldem Felsem, kiedy on występował o. w Centrum Sztuki Współczesnej. W mhm. zamku jazdowskim i mm, on tam właśnie przywołał taką on przywołał kategorię gościnności względem mm, imigrantów, czy może jakoś szerzej po prostu przybyszów, tak i w skrócie można by powiedzieć, że chodziło tam o to, że jakby okej, okay, z jednej strony my jesteśmy tymi, którzy przyjmują, tak, oni są u nas w pewnym sensie gośćmi, no ale te zasady gościnności obowiązują obie strony, czyli z jednej z jednej my. Powinniśmy jakoś, powiedzmy, obsłużyć, yy, obsłużyć tych gości, a oni muszą, też mają obowiązki jakieś na siebie nałożone. To nie jest tak, że mogą sobie przyjść, robić co chcą, tylko no, oczywiście to są takie, możemy powiedzieć, jakieś moralno-etyczne obowiązki, które teoretycznie się nakłada na tą drugą osobę z faktu, że się ją przyjęło, czyli, żeby poznać tą kulturę. Nie chodzi o to, żeby się żeby asymilować się koniecznie, tylko bardziej chodzi właśnie o to poznanie, w jakiś sposób. Ta kultura funkcjonuje, jak ja mogę w niej funkcjonować, jednocześnie zachowując to, co jest moje. Więc tak. No, tak. Z, to jest ta równowaga, wody... której poszukujemy i która nie zwalnia nikogo z własnej odpowiedzialności. Tak, użyłeś tego słowa asymilacja, One jest kluczowe. Znaczy asymilacja to jest ta strategia, znowu odwołam się do słownika literatury fantastycznej, w której jakiś, jakiś ksenomorf, jakiś organizm, który stara się zawładnąć kolejnymi planetami, powiedzmy tyranidzi z uniwersum Warhammera, 40 kasł, świetną opcją. Dla nich obcy to jest biomasa, którą mają przetworzyć na swoje. I asymilują wszystkie obce czynniki, stają się coraz potężniejsi przez to, tak samo jak każdy imperialista, który traktuje obce i inne narody, tylko jako pewien środek do osiągnięcia celu nadrzędnego, którym jest totalna dominacja. Więc asymilacja jest strasznie niebezpieczna. I jest dla mnie zagadką, że duża część filozofów, którzy. Powiedzmy, reprezentują nurty postępowe, lewicowe, wolnościowe, tak lekko mówi o asymilacji, czy o tej gościnności posuniętej trochę za daleko. Mam wrażenie, że tutaj Waldenfels nawet idzie w, na kontrę z no, chociażby tą rozmową, która była między Jurgenem Habermasem słynną, a Jacques'em Derrida, którą prowadził Giovanna Boradori, dotyczącą 9-11, czyli 11 września. I, i tam ta, ta formuła gościnności była bardzo radykalna. To znaczy, i, I fakt faktem, że Derrida wychodził ze specyficznej, myślę, swojskiej perspektywy człowieka, który był potrójnie wykluczony. No bo przecież to był Żyd algierski, który poszedł do Francji i później z Francji musiał wyjechać do Stanów. Więc to, on, on to wykluczenie rozumiał bardzo osobiście i starał się pokazać gościnność trochę z innej strony. A Waldenfels korzysta już trochę z innego doświadczenia, to znaczy z ponurego doświadczenia postępowych, lewicowych demokracji europejskich, które zgodziły się w pełni, w 100% procentach na... Asymilację migrantów i okazało się, że, że ta druga strona asymilować się nie chciała. I, I powstał pewien problem. Jak miałem okazję rozmawiać z profesorami, doktorami znajomymi ze Szwecji czy z Finlandii, to właśnie mówili to, że, że przy, przy całej swojej otwartości i tolerancji, no, no mają problem. To znaczy, bo boją się na przykład posłać dzieci w określone dzielnice. I to jest właśnie ten moment, w którym pewne no cóż, grzechy i resentymenty, które są wobec europejskiej cywilizacji, no nic na to nie poradzimy, że mieliśmy pozycję domin, do, dominatora i hegemona przez wiele lat. No, są w jakiś reakcyjny sposób odtwarzane w ten sposób w ramach kulturowej wendety czy zemsty, skoro wyście nas izolowali. A! to teraz my was będziemy izolować, nie? Mhm. Więc ta, ta równowaga, o którą prosi Waldenfels jest, tak, jest utopijna, jest idealistyczna, ale mam wrażenie, że ona jest jakąś próbą wyjścia z tego impasu, w którym się znaleźliśmy. I to nie jest tak, że my się znaleźliśmy w nim niedawno, no bo jeżeli ja słyszałem od przewodnika w Egipcie, jak byłem jeszcze przed arabską wiosną ludów tam, że mm, swoją drogą kształcącego się w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim of All Places na Egiptologii, i pierwsze, jedno z pierwszych zdań, które powiedział do naszej grupy, dotyczyło krucjat, co pokazuje, jak żywe są pewne doświadczenia historyczne, na które odpowiadamy. I ta symetria roszczeń, o której mówi Walden w swoich książkach, jest w tym kontekście dość istotna. To znaczy, musimy sobie uświadomić fakt, że tak jak my mamy pewne resentymenty względem innych kultur, tak samo inne kultury mają względem nas resentymenty. Tak jak my możemy na przykład prześladować jakąś grupę społeczną, to potem nie dziwmy się, że człowiek trykany przez całe życie w ramię zawsze podaje ten przykład, w którymś momencie się odwinie. To jest to ludzka potrzeba symetrii roszczeń. I i w pewnym sensie wyrównania właśnie tego, co było przez długie, długie lata niewyrównane. I można powiedzieć wszystkim, którzy mają problem z tym, że dzisiejsza kultura czy dzisiejsza polityka jest polityką wyrównywania szans, można powiedzieć bardzo prostą rzecz, to znaczy poczekajcie cierpliwie, aż przynajmniej zostaną one wyrównane. No niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i pokorę, ponieważ przez wiele, wiele lat korzystaliśmy i mówię tutaj o grupach uprzywilejowanych, to znaczy białych, heteroseksualnych, z bogatych krajów, pamiętajmy, bo też mówimy o ludziach, którzy są uprzywilejowani klasowo, finansowo. O, dorzucę swoją ulubioną cegiełkę o ludziach, którzy są uprzywilejowani pod względem artystycznym i kulturalnym i akademickim, także o wszystkich grupach uprzywilejowanych mówimy, okej? Okay? I w którymś momencie dochodzi do głosu ta grupa, która nie była uprzywilejowana i, i trzeba, trzeba czasu żeby te zachwiane szale wagi się odrobinkę zrównoważyły i potem jak zobaczymy że się równoważą i to nie jest tak że zobaczymy my z grupy przylewilowanych tylko musi zobaczyć to ktoś trzeci jakaś instancja zewnętrzna która arbitra która stwierdzi, że faktycznie zaczyna dochodzić do poprawy. Tak zwany głos rozsądku, który się czasem może pojawić. Kogoś, kto rozumie na przykład dwie strony sporu politycznego, stronę prawicową, stronę lewicową, czytał filozofów reprezentujących nurty lewicowe i reprezentujących nurty konserwatywne i nagle mówi: Zaraz, zaraz, poczekajcie, spokojnie. Być może teraz powinniśmy zacząć dążyć do równowagi. I Waldenfles nazywa tę trzecią osobę za Sartrem tym trzecim. Więc mamy ob obcego, swojskiego i tego trzeciego. I ten trzeci u Waldenfelsa przyjmuje, jeśli nie pamięć, nie mieli taki no, parę różnych ról. Nie chcę w tym momencie sam siebie egzaminować, ale przypominam sobie najważniejsze, to znaczy rola świadka, czyli właśnie tego, kto, na przykład korespondent wojenny, prawda, który widzi, że e, to nie jest tylko tak, że są arabscy terroryści, tylko no, Amerykanie używali pocisków z białym fosforem. I potem chcemy stworzyć o tym grę wideo i nagle okazuje się, że ta gra wideo jest zablokowana, ponieważ nie można wypuścić gry wideo, która mówi o pociskach z białym fosforem. I amerykańscy komentatorzy zaczynają podnosić głowy i mówić, zaraz, zaraz, moment, moment, jasne, byli tam terroryści, ale byli też cywile I to jest ten trzeci. To jest ten trzeci, który reprezentuje grupę uprzywilejowaną, ale rozumie sytuację, ma pewną wiedzę. No i oprócz tego możemy mieć oczywiście też obserwatora uczestniczącego, tak jak w przypadku antropologii, kogoś, kto przychodzi na, do jakiejś obcej kultury i stara się ją zrozumieć, ale nie interweniuje. Tutaj też mamy dobry przykład z fantastyki naukowej w cywilizacji Pekweninos. Okrutnej, wydawałoby się, cywilizacji świniopodobnej na jednej z planet, którą odwiedza Ender, i ksenobiolodzy z Ziemi. Nagle się okazuje, że ten lud wykształcił taki zwyczaj krzyżowania w Ziemi i po śmierci. To wydaje się okrutne, bo my stawiamy ten ładny nagrobek. A tymczasem okazuje się, że dla nich to była metafora uzyskania jedności z Matką Ziemią, która stworzyła tę cywilizację. Trochę tak w awatarze Camerona. I obserwator uczestniczący jest w stanie o tym zaświadczyć i powiedzieć, ten obcy, który, który myślicie, że jest okrutny i bestialski i monstrualny, tak naprawdę nie jest taki. Jest jeszcze parę takich instancji: adwokat, sędzia i tak dalej, ale myślę, że ten świadek i obserwator uczestniczący są najbardziej tacy znamienni dla tych, którzy lubią powieści, lubią czytać. Interesująca może być też figura tłumacza, bo tłumacz też jest taką osobą, która nie tylko przekłada z jednego języka na drugi, nie, nie asymiluje powieści w jednym systemie językowym, nie asymiluje określeń z drugiego systemu, bo to byłoby tłumaczenie prymitywne, Google Translator, tylko stara się znaleźć odpowiedniki w naszej kulturze, w najlepszy taki tłumacz oczywiście, dla tych zjawisk, które się tam pojawiają. Jest znana rzeczą, że Piotr Wucholewa, tłumacz Pratchetta, wybitny swoją drogą, no nie tłumaczył praceta in extenso, czyli dosłownie, tylko starał się stworzyć równie dobre dowcipy, ale osadzone w polskim kontekście kulturowym. Ja myślę, że mu się udało i to jest, to jest tym wszystkim najlepsze. Bo oh, jednak, jednak, jednak ten, ten język jest bardzo tam specyficzny tak? i faktycznie, żeby to przełożyć, e, cały ten no, trzeba kontekst kulturowy przede wszystkim, językowy, wszystko to trzeba przełożyć na, na swoje warunki, nie? I to jest, to jest, to jest dużym oh. wyzwaniem. I zresztą w tym filmie Arrival, który przywołał jeden z naszych widzów, no właśnie tam o to chodziło. To znaczy ta główna bohaterka, której imienia jak zawsze nie pamiętam, ponieważ nigdy nie pamiętam niczego, a zwłaszcza imion fikcyjnych bohaterów, była jednocześnie tłumaczką bo starała się wytłumaczyć to obcą cywilizację, ale z drugiej strony była, te, była też w pewnym sensie obserwatorką uczestniczącą, to znaczy jak antropolog wyjeżdżała do tej obcej cywilizacji, od, od, odizolowanej w jakimś sensie, no bo tam ten statek przybywa na Ziemię, on jest odizolowany, tylko nielicznych dopuszczają do siebie ci obcy i jedyną jej rolą było zaświadczyć o tym. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację następującą, znaczy nie musimy, bo to w filmie też jest i w opowiadaniu również, ale Przychodzą tacy ludzie, którzy chcą zaświadczyć o tej prawdziwości i napotykają na opór. I ten opór brzmi wypalić, zniszczyć. Co możemy z taką sytuacją zrobić? Nic nie możemy z taką sytuacją zrobić. Na tym polega kłopot. Myślę ten, w którym myśmy się znaleźli teraz, to znaczy ta odpowiedź na, 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 na obcość jest strasznie gwałtowna i radykalna. I dlatego myślę określenia które wskazują na, na pewien niepokój, na pewną niesamowitość na granicy, na ten fobos, lęk, strach, który a dobrze wiemy, że pies przerażony najczęściej warczy i gryzie. To dlatego one są tak adekwatne dzisiaj. Bo zachowania względem grup wykluczonych w XXI wieku, w którym mamy internet, w którym wypracowaliśmy formy, formy komunikacji, które są ponadjęzykowe i ponadnarodowe, memy, emoji. Dlatego była taka walka między innymi, jest swoją o tym świetny dokument na Netflixie, żeby wprowadzić emoji dla grup wykluczonych, żeby była flaga osób trans, fl flaga osób LGBTQ, no i oczywiście bardzo często się zdarza, że bardzo prawicowa część internetu mówi na to, że, znaczy wyciąga oczywiście pochodnie i chce iść pod zamek z widłami, nie uświadamiając sobie faktu, że język język służy do tego, żeby komunikować wszystko. Więc jeżeli możemy mieć w języku słowo hobbit, które... Komunikuje własności fantastycznej istoty żyjącej sobie w backend, w fikcyjnym świecie, to myślę, że. Myślę, że możemy mieć trójkolorową flagę, na przykład, nie? Bo język ma służyć absolutnie wszystkim. Jeżeli jest jedna osoba, która chce użyć jednego słowa, to może sobie utworzyć neologizm. Ale jeżeli chcemy użyć emoji, to nie możemy tego zrobić, ponieważ siedzi takie strupieszałe grono starców po 50, autentyk swoją drogą, które decyduje o tym, które emoji wchodzi do Unicode'a, a które nie wchodzi. I to pokazuje, w jaki sposób język może być sterowany przez właśnie różne grupy, które są u władzy, i one mogą decydować o tym, kogo można wykluczyć. O kogo nie można wykluczać. Więc to jest pewnym absurdem i abstrakcją, że w naszej rzeczywistości, która właśnie osiągnęła taki pułap komunikacyjny, że możemy razem na jednym serwerze sobie popykać w StarCrafta, niezależnie od tego, czy jesteśmy w tej części świata czy w innej, pod warunkiem, że oczywiście nie jesteśmy wykluczeni technologicznie, że mamy w dalszym ciągu problemy z czyjąś narodowością, seksualnością, kolorem skóry, rasą, to jest trochę żałosne, tak szczerze. No, trochę jest, ale mimo wszystko jednak no, te stereotypy nawet w grach gdzieś tam funkcjonują, jak nie wiem, że nie wiem, wiesz, już nie, niektórzy nie chcą w ogóle uczestniczyć na polskich serwerach, na przykład, bo wiedzą, jacy Polacy są, nie. I, jakby. Okej, okay. okay, są jakieś tendencje tam, oczywiście, i no też mm. chcemy tego unikać. Nie? No i też, żeby żeby nie było tak, że krytykuję wyłącznie radykalną y, prawą stronę, to moim zdaniem, duży błąd w komunikowaniu tego czym jest inność, popełni zwłaszcza w, zwłaszcza w Polsce przedstawiciele nauk humanistycznych, którzy zajmowali się innością. I jest taki fragment, z ja go przeczytam, bo on, on jest wart przeczytania, w którym Waldenwels jedzie po Julii Kristewej, ale jedzie po niej z góry na dół. Pisze tak. W trudność uogólnienia obcości, które samo w sobie unicestwia, popada Julia Kristewa, nawet tego nie zauważając. Jej rozważania, całkowicie ukierunkowane na zinstrumentalizowany psychoanalitycznie motyw obcego w nas samych, kończą się karkowym stwierdzeniem. Tu cytat z Kristewej. Obcy jest we mnie, a więc wszyscy jesteśmy obcy ja jestem obcym, obcy nie istnieją. Do czego dochodzi aż nadto wątpliwa konkluzja, dlatego Freud o nich nie mówi. <laughs> w ten PS, jadąc po Kristewej, bardzo pięknie pokazuje pułapkę, w którą wpadł e, język. Części, zwłaszcza po, w niektórych tłumaczeniach, filozofów ponowoczesnych. To znaczy, stał się tak, tak bardzo z jednej strony abstrakcyjny dla wszystkich tych, którzy nie znają tego idiomu, i z drugiej za, tak bardzo paradoksalny, że przestał wyrażać tego, co miał wyrażać. Za bardzo zatarł pewne różnice. I dla Waldenfelsa ta różnica między swojskim a obcym jest fundamentalna i nie powinna być właśnie zacierana. Christopher tutaj chodziło konkretnie o kategorię obiektu, nie? czyli nie obiektu, tylko tego obiektu, który wzbudza wstręt i przerażenie bez w nas samych. Uh... Tutaj ona przywołuje sytuację, która jest no, dość, e, może być kontrowersyjna oczywiście, to znaczy sytuację tego obcego życia, które się w nas rodzi e, i jest to te doświadczenie kobiece. Więc tutaj by trzeba było patrzeć z pewnym dozą ostrożności e, z perspektywy męskiej na to, co nie zmienia faktu, że e, propozycja Christelle jest zbyt generalistyczna. To znaczy, bardzo dobrze pokazuje ona, że to też jest pewien rodzaj obcości, którym musimy, z którym musimy sobie radzić, zwłaszcza w momencie, w którym to życie wewnątrz nas, nas zabija. Czego nie rozumieją najwyraźniej niektórzy ludzie w Polsce. I równocześnie to nie powinno być traktowane jako pewien pretekst do zdefiniowania jako tożsamych i identycznych wszystkich innych rodzajów obcości. Bo po prostu są też inne rodzaje obcości, takie, z którymi jesteśmy w stanie, w stanie bardziej poradzić. I nie jest prawdą, że stwierdzenie, wszyscy jesteśmy ludźmi, rozwiązuje problem, bo to stwierdzenie może być poczytane jako dążenie do tego, żeby ujednolicić wszystko, żeby nie było już narodów, żeby była jedna wielka hegemoniczna Unia Europejska albo w ogóle Liga Narodów, tak jak to jest w Expanse, prawda, że mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, która jest de facto rządem światowym. I oczywiste jest to, że nie stało się to w wyniku pokojowego stwierdzenia, a wiecie co, w sumie po co nam te kraje, połączmy się w jedno. Oczywiście jest to, że to się zdarzyło na drodze pewnej opresji, w której się boją środowiska konserwatywne, optujące za tym, żeby zachować pewną właśnie jednostkowość. I moim, to już jest moje zdanie w interpretacji Waldenfelsa. Moim zdaniem błędem wielu nurtów lewicowych było to, że tę jednostkowość przehandlowano na... Trochę niezidentyfikowaną zbiorowość, która nie będzie już miała tych własności, które sprawiały, że możemy się między sobą różnić, a ta, ta różnica jest piękna, bardzo często. Oczywiście, dopowiem od razu, jest mnóstwo nurtów lewicowych, które mówią właśnie, pielęgnują różnice, na przykład dekonstrukcja i, i dużo nurtów postmodernistycznych, ale są też takie, które za bardzo zaczęły optować za tym, żeby no właśnie ta strategia asymilacyjna dominowała. Ja myślę, że to, to się akurat dobrze łączy z ostatnim streamem naszym z, z Łukaszem Molem, który właśnie opowiadał o. o swojej nowej książce Nomadyczna Europa. I tam w sobie z tego co zrozumiałem, mówił o podobnych rzeczach, właśnie, że, w to, w, że za, za bardzo to poszło może w tą próbę unifikacji, która zdecydowanie o. nie wypaliła. Tak, to, zresztą szukam teraz frenetycznie, bo u Waldenfelsa też ten wątek europejski się pojawia. Nie pamiętam, czy ja sobie to w jakiś sposób zaznaczyłem, ale mam nadzieję, że tak. Oczywiście sobie to zaznaczyłem. To znaczy Waldenfels mówi o różnicy między nacjonalizmem a etnocentryzmem i kosmopolityzmem. To jest ten, po kolei sobie to wyjaśnijmy. To znaczy każdy centryzm Waldenfelsa brzydzi. Antropocentryzm, Nacjonalizm jako sytuowanie w centrum pewnego narodu, idei narodowej, eurocentryzm jako sytuowanie w centrum konstruktu, którym jest Europa, bo nie ma czegoś takiego. Przypomnijmy sobie, że jeszcze w latach dwudziestych coś takiego jak traktowanie Polski jako rdzennej części Europy. Które na przykład wypadałoby obronić przed inwazją sowiecką, no nie było takie oczywiste, prawda? Więc, więc to jest kon konstrukt pewien, który sobie wyobraziliśmy i konstrukt na bardzo chwiejnych podstawach, bo nawet te podstawy oświeceniowe, racjonalistyczne, które teoretycznie by je miały jednoczyć Europę, no już zaczynają się rozsypywać w momencie, w którym przechodzimy do postmodernizmu i do filozofii, która rezygnuje z tego całego bagażu oświeceniowego. To, 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 to wtedy tracimy, prawda, to, to rzecz, która ma nas uspójniać. Jest za mało tych czynników, które moglibyśmy potraktować jako jednoczące nas, więc siłą rzeczy to się staje bardzo sztuczny konstrukt. No i podobnie jest z kosmopolityzmem, który w zasadzie już przywołałem na przykładzie Expanse, gdzie mamy ten, ten rząd światowy. No to tam jedyna jest rzecz, która nas wszystkich łączy, no to na przykład fakt, że jesteśmy ludźmi i lubimy seriale Netflixa oraz gramy w gry komputerowe. Chyba, że jesteśmy logotokarczów, wtedy nie gramy w gry komputerowe i nie lubimy seriali na Netflixie. Ale generalnie większość populacji ziemskiej, nie ma co do tego wątpliwości. Wciąż są to bardzo słabe podstawy do zjednoczenia, prawda? Bo jednocześnie musimy przekandlować bardzo dużo innych elementów, na przykład zrezygnować z armii narodowych, zrezygnować z roszczeń terytorialnych. Ciężka sprawa. Tak, pojawił się komentarz a propos centryzmów, precz z heliocentryzmem. <laughs> Tak. Ja jeszcze bym chciał może powrócić trochę do tych... Y Kategorii. Stop, no, szybko się odwołam. Jest taki heliocentryzm, który trzeba zlikwidować, mianowicie Tomasa Campanelli, mnicha kalabryjskiego, który to mnich kalabryjski wyobraził sobie idealny świat. I idealny świat mnicha, przedstawiciela kleru, mógł wyglądać tylko w jeden sposób: to znaczy, jest to wielka forteca, która się broni przed atakami z zewnątrz, najeżona jest armatami, jest tam siedem murów, siedem bram, a w środku jest wielki brat, który patrzy na wszystkich, jest metafizykiem, nazywa się Hoch, nie można wymówić jego imienia, i i inwigiluje obywateli. Więc tak, taki heliocentryzm jest do zmazania z powierzchni ziemi i wypalenia żywym ogniem. Dobra, jeszcze ostatni komentarz, i przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. A propos kwestii imigrantów, strasznie, choć realistycznie zostało to pokazane w. i uciekło mi. W filmie Ludzkie Dzieci, czy prowadzący go widzieli. O tak, tak, tak. Przejmujący bardzo film. Ja rzadko oglądam filmy, więc niestety nie. W ogóle kwestia imigrancka też, tak się jakoś naprowadziłem przez te, przez te dzieci, nie wiem dlaczego, bo przypomniałem sobie, wiem dlaczego, bo przecież są Children of the Forest, to dlatego przypomniałem sobie pieśń Nodu i Ognia Martina. To jest w zasadzie przykład, od którego powinniśmy byli zacząć. Przecież mur u Martina dzieli świat nasz, swojski, od świata... No, innych i oni są tam dosłownie zapisani wielką literą. Wielki inny to jest ten, który, no on został niestety w serialu zredukowany do, e, jak, jak to było? Boże, nie pamiętam nawet w tym momencie, ale jak, jakiś król, blady król, wszystko jedno. Nie, blady król był w głębi Podlewskiego. Nie pamiętam, ktoś pewnie na czatach będzie pamiętał. E, w każdym razie ten wielki inny e, to była metafora zagrożenia, które jest właśnie ksenomorficzne przed którym świat ludzi musi się bronić, niezależnie od tego, czy to są Starkowie, czy Lannisterowie, czy Greyjoyowie. Wszyscy muszą się zjednoczyć, wszyscy muszą wysłać strażników na mur, sformułować, czarno, sformułować czarną straż, która będzie trzymała warte i strzegła nas przed zagrożeniem, które jest niewysłowione i przerażające. No i co z tego zapamiętaliśmy? Zapamiętaliśmy z tego, jako westeroszczycy, jako ludzie westeros, zapamiętaliśmy tylko jedną rzecz. Ci to za murem brzydcy. Czyli ta, przed murem to przy, za murem źli. Taki trampizm typowy, nie? I problem polega na tym, że za murem znaleźli się ludzie w którymś momencie. Nie o, nie, wielcy inni, nie straszliwe istoty z lodu magiczne, nie ksenomorfy, tylko ludzie. I ci ludzie zostali nazwani Wildlings, czyli, czyli dosłownie dzicy, dzikusy. <laughs> jakie oko określenia używaliśmy na cywilizacje nisko rozwinięte w XVIII wieku, tak celebrowanym swoją drogą przez Europę i eurocentryzm No właśnie dzikusy, prawda? A potem Ruso usiłował się zreflektować i mówił: nie, 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 w tych swoich wypielęgnowanych pończoszkach i wyświeconych budkach, częstując się kolejną kremówką. Ruso mówił: nie, 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 to jest Nobel Savage, to jest taki szlachetny dzikus, bo my, my ja bym chciał być takim. Takim dzikim i żyć sobie na hamaku pod palmą. Tylko zapomina oczywiście o tym, że tam nie miałby służby i nie miałby tego wszystkiego, co dała mu cywilizacja. I to jest właśnie przykład tej, tej fałszywej hipokryzji europejskiej, z którą patrzymy, tak z takim właśnie, o, że tu jest ten, tu jest ten biedny i inny, za którym się będziemy ujmować. To jest ta hipokryzja, której nienawidzę, właśnie, która nie ma w sobie nic z takiego autentycznego i szczerego. Od ruchu serca i potrzeby zjednoczenia się z kimś, kto jest wykluczony, i zrozumienia jego sytuacji. Dlatego reportaże wcieleniowe są takie niegłupie, prawda? To znaczy, reporter, który stara się stać na dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące tym, o kim pisze reportaż, stara się zrozumieć jego sytuację. To jest mądre. A takie popatrywanie właśnie i o, że damy, damy stypendium socjalne, to rozwiążemy wszystkie sprawy, prawda? To nie będzie już trzeba się przejmować takim studentem, nie trzeba będzie mu porozmawiać na przykład z nim, nie! E, czy jest wszystko w porządku, nie wystarczy, że posmarujemy trzystówki, za co i tak się nie utrzyma w dużym mieście. I... My rozwiązany problem. <grym> tak, to jest właśnie ten, ten, ten kłopot, na który mam wrażenie zwraca uwagę właśnie i Waldenfels i Martin, że wystarczy, że ktoś się znajdzie poza, tą, poza tym niewidzialnym murem i wtedy, wtedy staje się tym właśnie innym, który budzi, budzi takie o, takie zainteresowanie. Jak, tak długo, jak długo spoglądamy z zaszklanej szyby na tego na ten dziwny okaz, na to, co jest właśnie orientalne, egzotyczne, to też jest ważna opozycja Waldenfelsa. E egzotyczne, czyli exotikos, to co zewnętrzne, to co poza murem, właśnie. To, to, jest, to jest super, ale nie dajcie bogowie, abyśmy mieli pojechać na przykład do takiego Egiptu i nie być w hotelu all-inclusive, pięciogwiazdkowym, gdzie jemy europejskie jedzenie, które nas nie otruje. Nie, nie dajcie bogowie, abyśmy mieli wyjść poza ten mur i, i zanurzyć się wśród tych dzikich i zobaczyć, jak oni żyją. O! To będzie dopiero problem. Nie dajcie Bogowi, a mielibyśmy, co swoją drogą poruszało Globstory świetnie na swoim kanale, pojechać do Afryki, do krajów Afryki bez, bez zachodnich cukierków dla, 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 dla murzyniątek, tak? Oczywiście, jak, jak to omawiamy, używając słowa, którego nie powinniśmy używać, ponieważ ono jest kulturowo uwłaczające dla tych ludzi. Albo jak robimy im zdjęcia, co w świetle niektórych wierzeń afrykańskich jest tożsame z wydarciem duszy. Ale tak robimy, bo jest Instagram, prawda? I trzeba pokazać, jak dajemy cukierki na Instagramie. He he, jacy jesteśmy wspaniali i cudowni. No, takie same zresztą w zasadzie działają misje. Wszystkim się obrywa w tej mojej wypowiedzi. Przepraszam, influencer robi się jak księżom, którzy robią misje. Wszystkim się obrywa, bo prawda jest taka, że ta nasza. Mm, y w świadomość, że są jacyś obcy, za którymi my się musimy ujmować i asymilować i wysłać im demokrację, eksportować. Im więcej tej demokracji eksportować, tym więcej będziemy importować ropy. Ona strasznie głęboko tkwi, jest na różnych poziomach społeczeństwa, ekonomicznym, politycznym, religijnym, no i kulturowym także. Stąd właśnie ten problem ze słowami, które taki mamy. To co, to, co to był dla mnie za problem nauczyć się mówić czarnoskóry na przykład, a nie murzyn. Zrobiłem Widzicie, ile mi to zajęło? 15 sekund w moim życiu. A byłem przyzwyczajony do tego o wiele bardziej niż dzisiaj, nie wiem, ludzie, którzy mają 8, 12, 15, 18 lat. Ja znacznie dłużej słyszałem tamto słowo, które było w neutralnym kontekście. Po czym się dowiedziałem, że dla niektórych nie jest neutralne. Ale, Git, zmieniłem. Nie umarłem. Nawet zostały mi wszystkie włosy na głowie. Jeszcze. Ja tam Widzę, że na czacie się rozwinęła dyskusja yy, o relacji pol Polski i Ukrainy. Hmm, a zaczęło się od właśnie od tego, co mówiłeś z tym, trzeci, z tym arbitrem, trzecią stroną, że, że to jest w zasadzie utopia. I no tak. na, ty, na, na tym przykładzie właśnie Ukraińców i Polaków, że no w kwestii chociażby Wołynia nie umiemy się tutaj dalej dogadać po takim czasie. Powiem tak, miałem raz sytuację. To było ściśle wtedy, kiedy wojska rosyjskie wkroczyły na Krym i, i zagarnęły Krym. To jest ten moment, w którym YouTube robi brr, bo YouTube bardzo nie lubi, jak się o tym wspomina. Mianowicie byłem akurat na serwerze StarCraft'a i tak się złożyło, że grał z nami był Brytyjczyk, ja, Ukrainiec i Rosjanin. Akurat sobie rozmawialiśmy w lobby, w drużynie. I w którymś momencie właśnie wyszedł temat polityczny i Rosjanin i Ukrainiec powiedzieli: Dajmy z tym wszystkim spokój, ja tutaj przyszedłem grać StarCraft'a. Zostawmy tym ludziom, politykom i całej tej reszcie, tym klikom. Niech się żrą. Ja sobie pomyślałem, że to jest ten moment, kiedy ja widzę ten, 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 to światełko tej Utopii. To jest ten jeden jedyny moment. I może jestem naiwny, ale ja w grach wideo, w światach cyfrowych, w światach sztucznych widzę właśnie tego trzeciego. Miałem takie parę razy okazję przeprowadzić eksperyment z osobami, które miały poglądy homofobiczne, podrzucałem lewą rękę ciemności Ursuli Leguin. W momencie, w którym przestaliśmy używać kategorii, które są nam znane, nagle się okazało, że nie ma problemu z tolerancją. To, problem z tolerancją zaczyna się wtedy właśnie, kiedy, i myślę, że to na czatach widać właśnie, na do, to jest dobry przykład. Podstawiliśmy sobie pod te abstrakcyjne kategorie Polskę i Ukrainę, bam, od razu jest problem. Gdyby to, na to spojrzeć z perspektywy Brytyjczyka, który nie jest zaangażowany, on to widziałby zupełnie inaczej. Więc po to właśnie jest nam ten arbiter, żeby, żeby zwrócił uwagę na to z pozycji dystansu. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, że, że coś jest nie tak na przykład, albo że coś źle rozpatrujemy. Więc to jest trudne, to jest strasznie trudne, ale utopie nie są po to, żeby powiedzieć, że a, a, nie, a nie, jest utopia, wąstym. z tym. Utopia jest po to, żeby pokazywać nam pewien cel i wzorzec. To nie jest po to, żeby to zrealizować. Nie, utopia zawsze ma być doskonalsza od tego świata, który sobie my stworzyliśmy. Zawsze. E, dlatego w, u Francisa Bacona w Nowej Atlantydzie jest taki piękny fragment, że utopianie, którzy stworzyli dom Salomona, cały czas wysłali posłańców na zewnątrz. Ja się tak czytałem sobie to i zastanawiałem się tak, po kiego chuja tej posłańcy na zewnątrz, nie? A tu się okazuje, że z bardzo prostego powodu. Mianowicie ci posłańcy są potrzebni po to, żeby ten świat, który jest utopijny, który ma być doskonalszy od świata, który jest na zewnątrz, dalej był. Bo nigdy nie wiadomo, czy ten świat na zewnątrz się nie udoskonali. Wtedy to nie będzie żadna utopia. Hmm? Tylko to będzie świat taki sam, albo nawet gorszy. Więc utopia zawsze musi być trochę, trochę dalej od, od nas i bardziej zaawansowana od nas, żebyśmy mieli się czym inspirować. Więc myślę, że, że to, co proponuje Waldenfels, jest, tak, jest utopią, ale to nie jest nic złego. Zgadzam się. W pełni się zgadzam. No, generalnie właśnie ta kwestia, te, 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 te kwestia utopii, ona często jest gdzieś tam. Hmm, brakuje mi słowa. No ale taka nawet nie że doceniona, ale w pewnym sensie oczarnia się ją, że jakby ze wszystkie, wszystkie zła świata. Tak? że w momencie, kiedy coś się nie udało, to była utopia, to nie można myśleć utopii, nie, trzeba być realistą. Tak, a, a przecież jest dużo nurtów w fantasce, które są utopijne. Solarpunk, na przykład, jest takim nurtem. Nie, nie mamy tylko dystopijnego cyberpunka. Po... Wszystkimi znaczeniami tego słowa, bo także w odniesieniu do gry, która się nie udała, ale mamy też też nurty utopijne, które pokazują jasną stronę ewolucji cywilizacji ziemskiej. Solarpankowy w tym sensie trochę był Star Trek, chociaż to, to nie brzmi estetycznie dobrze, bo Star Trek jest retrofuturystyczny pod względem estetycznym, a nie Solarpankowy, ale proponował pewną, pewną właśnie utopijną przyszłość, w której ziemia nie wyszli. Poza, jak to Jean-Luc Picard pięknie kiedyś powiedział, którzy są już ponad to. My już wyrośliśmy poza to. Nie, jest, nie, nie jesteśmy dziećmi, które się układają w piaskownicy. My jesteśmy kimś, kimś więcej, kto ma większe problemy w tym momencie, niż e, znajdywanie sobie wroga. E, I jest taka książka Rów z Utopia as Method, czyli Utopia jako metoda, gdzie ona pisze, jednym zdaniem się rozprawia właśnie z tym negatywnym obrazem utopii, że tak, 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 tak. Utopia równa się marksizm, marksizm równa się komunizm. Komunizm, komunizm, na się totalitaryzm, totalitaryzm, na obozy koncentracyjne. I, i niestety no, taki styl myślenia do nas, nas absolutnie do niczego nie doprowadzi poza argumentem Ad Hitleru. A potraktowanie utopii jako nie terroru, tylko tego co Lewitas nazywa grace, czyli pewną, pewnym darem, łaską, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze, jest alternatywą. Którą warto rozważyć i pomyśleć sobie właśnie o tym, jako o pewnym fantastycznym świecie, który, którym możemy się zainspirować, i postarać się na jedną sekundę zapomnieć o tym, że jesteśmy Polakami w Europie, albo że jesteśmy Arabami w Arabii Saudyjskiej, i zobaczyć trochę dalej, spróbować przyjąć właśnie rolę tego, tego arbitra, tego trzeciego. Waldenfels nazywa to intermont, czyli bycie między światami dosłownie. Strasznie lubię to określenie. Ono nawiązuje do źródła, które jest dla tej ksenotopograficznej teorii Waldenfelsa. Ksenotopograficznej, bo chodzi o topografię obcego. Mianowicie do tego podziału który się utrzymuje w modelu świata życia u Husserla, to jest w późnych pracach Husserla świat życia, czyli ten świat, w którym żyjemy dosłownie, świat naszych wartości, świat naszych emocji, świat naszych teorii, idei, sądów, przedsądów i tak Rozpada się u niego na dwa, to znaczy na świat swojski, czyli Heimwelt, i świat obcy, czyli Fremdwelt. No i Waldemwells uzupełnia to tę sferę właśnie pomiędzy, mówiąc, że to, tak, tak, są te sfery świata życia: sfera obca, sfera własna, ta, którą traktujemy jako udomowioną, i ta, która nas wyobcowuje, ale pomiędzy nimi jest też coś więcej. Jest ta, jest ta sadzawka, którą przechodzimy do, do narni, albo ten, ten, ten portal, przez który się przedostajemy do innego świata. Albo ta rzeka Brandywine, którą przechodzimy z Idilli hobbitów do Śródziemia, w którym są o wiele większe problemy. Właśnie, trochę jesteśmy jak takie hobbity, które mówią, że e, ci Brandybakowie, ej, 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 tragedia absolutna, a tam na dna góle są, za, za rzeczką tuż. I troszeczkę większe problemy, więc gdybyśmy mieli na to spojrzeć z perspektywy fantastyczno-naukowej, tak, tak, Ziemianie. Dalej, dalej się zastanawiajcie na temat tego, czy, czy, czy powinno się potępiać ludzi ze względu na to, że chcą decydować o swoim ciele, na przykład albo z tego względu, że mają inny kolor skóry, albo że pochodzą z innego kraju. My świetnie, bo tutaj mamy statki z bombardowaniem orbitarnym, które wam urządzą eksterminatus. To jeszcze, jeszcze troszeczkę się pokłóćcie, to będziemy mieli łatwiej. No. Tak, no, na czacie rozgorzała jeszcze bardziej ta dyskusja o Ukrainie, ja może nie będę w to wchodził. To dobrze. W, w, do, do, dobrze, ale to już jest jakby trochę, trochę ten drugi świat się tutaj już wytworzył, osobna dyskusja. Czaty, czaty to zawsze inne, inne uniwersum. To można się dzięki temu wynie zanurzyć i poznać inną perspektywę. Ważne, tak. że filozofia stymuluje do dyskusji, co może, może powinno być jakąś instrukcją dla szkół, w których nie ma takiego przedmiotu. Jeden komentarz udało mi się wyłowić, jak, jak rozumiem jest do ciebie skierowany. Tylko w Warhammerze... 40 tysięcy mamy adaptus mechanicus, którzy czcą omnisjasza, ale skoro produkują dla imperium broń, to władza uznaje, że omnisjasz to inna postać Boga, imperatora, wygodne to. Mhm. Tak, to jest ciekawe, bo ten relatywizm, który się tam pojawia, został zresztą poruszony przez jednego ze streamerów, który wyraził głębokie zdumienie z tytułu tego, że Warhammer 40 jest to, to, czasami, bywa, 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 nie mówię, że jest zawsze, ale jest interpretowany bardzo jednostronnie politycznie, gdy tymczasem jest bardzo zróżnicowany politycznie, bo przecież on, imperator właśnie, do czego nawiązuje ten komentarz, zlikwidował kulty wszystkie monoteistyczne i religijne, uznając, że religie są źródłem całego Całego terroru, który jest w na, na naszej rzeczywistości, co w sumie dzisiaj możemy zobaczyć ze zdwojoną siłą. I w związku z powyższym stwierdził, że jedyna e, słuszna religia to brak religii. No i pech chce, że po herezji Horusa sam się stał obiektem kultu religijnego, jako Bóg Imperator e, przykuty do Złotego Tronu. I jest to pewna ironia w tym świecie. E, tak i Adeptus Mechanicus oczywiście żerują na tym. To jest frakcja dla wszystkich niezorientowanych, która na, e, ma największą wiedzę na temat technologii, konstruuje e, w zasadzie całe uzbrojenie, e, zwłaszcza to zaawansowane dla Imperium na Marsie. Jest i czci właśnie omnisjasza, który ma być tym, tym, tym prorokiem, bogiem, maszyną, i tak dalej. I są, są interpretacje, że, że właśnie osoba imperatora im się przydała jako, jako tego, który jest tym prorokiem. I w ten sposób został rozwiązany problem, że z jednej strony jest religia, ale z drugiej strony nie ma religii. Ale fakt faktem jest, że, że to, co pokazuje Warhammer, to jest, jest straszna przyszłość, prawda? To jest przyszłość, w której ludzie. No, wylano im nie tylko kubeł z zimną wodą na głowę i z lodem, ale z całym chaosem. I to dosłownie, bo nagle się okazało, że ludzkość żeby przetrwać, jest w stanie jest zmuszona do, do popełniania najgorszych zbrodni totalitarnych ponieważ to jest nic w zestawieniu z anihilacją, która ją czeka właśnie w starciu z niewysłowionym obcym, czyli z chaosem, który przenosi się z planu immaterium na plan rzeczywisty. I nie tylko, bo przecież pojawiały się właśnie wspomniani wcześniej tyranici i inne frakcje, ale Warhammer jest dobrym światem do tego, żeby przetestować właśnie naszą, nasze zdolności dostrzegania różnic i dostrzegania wspólnych stron i wspólnych pierwiastków w różnych frakcjach, które prędzej czy później będą się musiały zjednoczyć po to, żeby odeprzeć inwazję chaosu. A może nigdy do tego nie dojdzie, może zawsze będą rozbite, bo przecież to jest grim darkness of the future, where there is only war. Więc mam nadzieję, że taka przyszłość nas nie czeka. Niemniej wydaje mi się, że fantastyka i cieszę się, że ona powraca, pokazuje o wiele lepiej niż reportaż o uchodźcach, będę brutalny, czym jest obcość. I na czym polega z nią problem? Bo, przepraszam, uważam, że ksenofob, przeczytawszy reportaż o uchodźcach, nic nie zmieni w nim. Znaczy on nie zmieni swojego zdania. On dalej będzie ksenofobem. Homofob, który przeczyta powieść Witkowskiego Lubiewo, która epatuje, i to epatuje, mówię celowo, estetyką queerową, nie zmieni swojego stanowiska. Wręcz przeciwnie. Będzie jeszcze bardziej utwierdzony w swoim stanowisku. I dlatego e, na przykład taki postulat lewicowy, że tak, że teraz, żeby było dobrze w Polsce, wszystkim osobnie heterotypem obowiązkowa lektura lubiewo. Ja autentycznie to widzę. Ja to widzę, jak prze, przejmie lewica po y, magistrze nieuki i szkolnictwa wyższego władze. Ja to widzę, że wyleci Sienkiewicz i wleci lubiewo Witki, Witkowskiego. I nic się nie zmieni, bo w dalszym ciągu będzie polaryzacja, tylko w drugą stronę. Oczywiście, że musiałem nawiązać do lektur szkoły. Zawsze muszę to zrobić. Dobra, ja spróbuję, spróbuję powrócić do, do, do źródła. Ale to słusznie. Taka twoja straszna rola jako człowieka, który ma mnie ogarniać tak, dzisiaj. Ale to jest tylko po to, żebyś mógł na nowo odbić od, od tego brzegu w swoje, swoje znane kierunki. kierunku. tak. tak. E, bo w, kiedy wspominałeś tę e, ten, ten dewastację Kristery przez Waldenfesa, to tam, ta, tam pojawiało się coś takiego, jakby ta kwestia obcości w sobie, e, mhm. z której ona później właśnie wywnioskowała, że okej, okay, skoro wszyscy jesteśmy trochę obcy, no to, to w sumie to nikt nie jest A. obcy. No i on się w tym miejscu jakby trochę zatrzymuje i idzie, idzie w innym kierunku, no bo właśnie stwierdza, że Właśnie no, nie jesteśmy nigdy w pełni u siebie, nie mamy też pełnego dostępu do siebie samego, do, do tych przeżyć, i tak dalej. Nie jesteśmy nawet w pełni przynależni do własnej kultury. Nie, nie wybieramy tego, nie wybieramy swoich własnych narodzin, nie wiem, języka, właśnie jakiś u, uczuć, itd. i tak dalej. I to wydaje mi się, że jak u niego, jak ja to zrozumiałem, a rozumiem to trochę tak jak, jak Augustyn rozumie czas, czyli jak próbuję o tym mówić, to, to już nie rozumiem. Natomiast to wydaje się jakimś takim kluczem dla niego um, ugryzienia tej kwestii obcości w drugim, kiedy jakby odkrywa się tą obcość własną. Nie wiem, czy powiedziałbyś, czy dałbyś to coś powiedzieć w tej kwestii. Wiesz co, wydaje mi się, że tu znowu powracamy do tego ważnego dla niego rozróżnienia na innej obce. Jest taki cytat, który też lubię z Waldenfelsa, króciutki przytoczę go, że wykorzystuje on Platona do tego, żeby to powiedzieć. Jakże wspaniały sposób na pobatorzenie zachodniej filozofii, że inne, czy heteron i obce, ksenon, to są inne rzeczy. Nawiasem mówiąc, to jest zabawne, że heteron to jest właśnie inne, różne, nie? ale to zostawmy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Bo homo to jest to, to, jest takie same, tożsame, dlatego mówimy homologia. Obcość gościa, w tym także obcego z elei, któremu Platon każe wystąpić w Sofiście, obcość innego języka, innej kultury, obcość odmiennej płci albo odmiennego stanu bynajmniej nie redukuje się do tego, że coś albo ktoś okazuje się inne. Obcość zakłada swoją własną domenę i własny byt tego, co jest sobą, ipse self. I tego sobą nie wolno mylić z tym samym. Wydaje mi się, że on właśnie próbuje powiedzieć to, co, to do czego nawiązywałeś. To znaczy to, że, że ta obcość jako taka nie jest relacyjna. To znaczy nie musi być wyłącznie relacyjna. To nie jest tak, że obce za każdym razem będzie obce, dlatego że nasze jest swojskie. To jest tylko jeden rodzaj obcości. Ale jest właśnie też ten pierwiastek, który w nas występuje, i ten pierwiastek nie jest ob, obcy. I to jest właśnie ten problem, Kristewej. Bo zobaczmy, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy następującej: dla mnie, jako Polaka, Madagaskarczyk jest obcy, dla mnie, jako człowieka, ksenomorf jest obcy, ale ksenomorf i madagaskarczyk nie postrzegają siebie jako obcych, postrzegają siebie jako swojskich, oni są, oni są sobą. To ja jestem ten obcy. I ta obcość relatywna Waldenfelsa to jest świetna, jest to, że ona jest zlokalizowana właśnie w jakiejś przestrzeni, bo to tłumaczy relatywizm tych dwóch pojęć. Obce nigdy nie jest nigdy nie ma źródła w swojskim, obce, znaczy przepraszam, odwrotnie właśnie, że obce zawsze ma źródło w swojskim w poznaniu, o w ten sposób, ale nigdy nie jest źródłowo zakotwiczone w tym, co nasze. To jest problem pewien, który trzeba sobie wyobrazić, jak sobie narysujemy dwa światy i spróbujemy sobie najpierw spojrzeć z perspektywy świata trójkątnego na świat okrągły i ze świata okrągłego na świat trójkątny. To jest troszeczkę coś takiego. Za każdym razem przedstawiciel jednego z tych światów będzie traktował siebie jako kogoś, Normalnego, zwykłego, oczywistego, swojskiego, pierwotnego, nadrzędnego, a ten, który będzie z drugiej strony, będzie tym podrzędnym, obcym, innym, nadnaturalnym. I ciekawe jest to, haha, że to, jak postrzegamy literaturę fantastyczną w kulturze, dokładnie temu odpowiada. Dlaczego literatura fantastyczna jest postrzegana jako coś gorszego w naszej kulturze? Oczywiście, że wróciłem, miałeś rację do swojego tematu. Z bardzo prostego powodu. To jest właśnie ta inna, obca, nadnaturalna, niezwyczajna, fantastyczna, wykreowana, kontrfaktyczna i mógłbym jeszcze legion nienaturalna, i mógłbym jeszcze legion nierealna, nieempiryczna, legion tego rodzaju określeń dopowiedzieć i wszystkie zostałyby skonstruowane tak samo. To znaczy, za każdym razem świat fantastyczny jest o tyle fantastyczny, o ile się różni od naszego. A tymczasem. Prawdziwie czy słusznie rozumiane światy fantastyczne, allotopie, są inne, obce same z siebie. Tak, To znaczy, one po prostu są inną rzeczywistością, która ma swój inny język, inną kulturę, inną encyklopedię, inny, inną filozofię, inną matematykę, bardzo często. I, I bardzo dużo różnych innych własności, które mieszkańcy tego świata traktują jako całkowicie oczywiste. Dla y, mieszkańców Pandory w awatarze Jamesa Camerona. Pandora jest czymś naturalnym. To, że e, tworzymy sobie Sahelu, czyli tę więź ze zwierzęciem za pośrednictwem włókien nerwowych we włosach jest tak samo oczywiste dla pandorczyka, czyli dla ludu nawi, e, jak e, dla nas e, napicie się wody na przykład. I fakt, że żeby się napić wody, muszę odkręcić butelkę. Ale jak patrzę na Sahelu, ludu nawi, to dla mnie to jest inne. Jak lud Nawi. Patrzy na mnie odkręcającego butelkę, dla niego to jest inne. Dlatego fantaści uwielbiali sytuację wrzucenia Europejczyka albo kogoś, kogo znamy z kultury zachodniej w świat fantastyczny i opisywanie tego, jak ten świat fantastyczny reaguje na niego. Bo to był właśnie taki eksperyment myślowy, który pokazywał: tak, 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 myślisz, że to jest fantastyka, ale to ty jesteś fantastyką dla tych ludzi. To jest jak dla mnie coś, co tłumaczy. Hmm, V? Nie, nie chcę powiedzieć fałsz, ale pewne manowce, w które się zapędziła Kristewa. To znaczy, Kristewa, mówiąc wszyscy jesteśmy obcy, wszyscy jesteśmy inni, yy, tworzy język, który nie pozwala wyrazić tej różnicy. I myślę, że to jest właśnie coś, co bardzo zaniepokoiło Waldenfelsa, który, jest przy, który nie traktuje tego, co obce, tego, co inne, jako coś złego, jako coś, co jest przerażające, jako coś, co jest. Yy, co budzi grodze, co jest niesamowite, bo to jest świadectwem właśnie przyjęcia perspektywy swojskiej jako dominującej. Bo to jest świadectwem tego, że traktujemy siebie jako tego, kto jest właśnie arbitrem. Nie szukamy arbitra żadnego, bo my wiemy, że my, Jarosław, wiemy, co jest oczywiste i co jest naturalne i co jest właściwe. I to my to narzucamy, prawda? Tu jest problem. I, i, I wydaje mi się, że język, który został, którym się posługujemy, mówiąc o obcości, e, na to zwraca uwagę. I jeżeli spojrzymy na homofobię, na transfobię, na ksenofobię, jako sposób opisu sytuacji, w której właśnie boimy się tego, co niesamowite, e, jako tego, co, co inne i co wykracza poza na, nasze zdolności poznawcze, to... To wtedy może nie będziemy dostrzegać tego aspektu właśnie negatywnego, że to jest właśnie strach przed czymś, co jest złe, albo strach przed czymś, co jest potężniejsze od nas, albo strach przed czymś, co jest w jakikolwiek sposób niezgodne z naszymi wartościami. Nie, to jest po prostu strach przed tym, że będziemy musieli przewartościować swój światopogląd, że będziemy musieli myśleć albo poczytać trochę więcej. Nie chce nam się tego najczęściej. Łatwiej jest powiedzieć, że coś jest oczywiste, naturalne, racjonalne. O, albo powołać się na ulubiony argument, to znaczy zdrowy chłopski rozum, e, prawda? To jest łatwe. O e, wiele trudniej jest spróbować przyjąć cudzą perspektywę, przeczytać inne teksty. Sam to wiem, jak czytam teksty naukowe, myślicie, że nie jest łatwiej, jak się chce dowieść jakiejś tezy. Bardzo łatwo byłbym dowieść tezy, że fantastyka jest lepsza na przykład, i przywołać tylko i wyłącznie ludzi, którzy popierają tę tezę. Nie! Trzeba znaleźć polemistów, na przykład zmierzyć się z kimś, kto twierdzi coś absolutnie zupełnie innego i, i wdać się w polemikę, pokazać e, słabe punkty w tym rozumowaniu, e, a nie e, wyszukiwać by, klakierów, którzy będą. Aha, tak, oczywiście, to naturalnie, że tak, 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 masz rację. To tak oczywiście, że tak jest. Nie, nie. E, trzeba trzeba cały czas się, siebie kwestionować i da, rzucać sobie wyzwanie. O myślę, że to jest najlepsza formuła tej. E, Drugie, drugiego aspektu ksenologii, który jest dla Waldenfelsa ważny, bo Waldenfels mówi, ksenologia, czyli nauka o obcym, to ksenotopografia, czyli nauka o umiejscowieniu i rozmieszczeniu obcego. Ale Waldenfels mówi coś jeszcze. Ksenologia to nauka o Odpowiedzi na to, co obce. Ksenologia jest responsywna, to znaczy my musimy cały czas reagować na to, co jest obce i wchodzić w dialog, a to, co obce, musi reagować na to, co obce względem niego, czyli swojskie z naszej perspektywy. Cały czas dochodzimy do tego relatywizmu. I póki jest to spięcie, póki jest ten polemos grecki, ta, ta polemika, to starcie to puty mamy szansę na to, żeby znajdować jakąś trzecią perspektywę, więc nie jest to złe, że się kłócimy ze sobą i że się spieramy. Złe zaczyna być to, jak znajdujemy pozycję dominującą i traktujemy ją jako coś oczywistego i zaczynamy dążyć do tego, żeby wszystkich podporządkować do tej myśli. Ja na przykład powołam się na swoją własną krucjatę, którą które tworzę, krytykując to, co robią poloniści, krytykując niektórych ludzi kultury, za to, że właśnie tworzą tego rodzaju formacje dyskursywne, które mają moim zdaniem charakter opresywny. Ja nie szukam wyznawców, nigdy tego nie robiłem, tylko raczej chcę zwrócić uwagę na to, że to jest niebezpieczne. I raczej chcę dostrzec do wyznawców tych osób i pokazać im, słuchajcie, to nie jest dobre. To, to prowadzi tylko do problemów. I dla mnie takim narzędziem do dotarcia do tej prawdy jest właśnie polemika i pokazanie spięcia. Często poprzez śmiech, poprzez szyderstwo, poprzez napiętnowanie. Tak, jasne, pewnie. I wiem, że się wielu osób, wiele osób by się z tym nie zgodziło, ale uważam, że to jest szansa na to, żeby utrzymać ten, ten ogień dyskusji i w tym ogniu dyskusji, żeby się coś odrodziło, jak feniks z popiołów. Tak, to jest, wiem, że to jest utopijne, wiem, jasne, ale to jest cały czas szukanie tej odpowiedzi na to, co obce. Niezadowalanie się tym, że jest pewien monolog. I tutaj przywołam swój ulubiony. Cytat z Waldenfelsa, na tyle ulubiony, że go prawie pamiętam. To znaczy, nie możemy doprowadzać do tego, żeby dialogos, czyli dialog, dosłownie podwójne słowo, podwójny logos, został zagłuszony przez pewien monolog, przez mantrę jednego logosu. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której w naszej kulturze zacznie dominować jeden głos, jedna formacja intelektualna. To jest grzech totalitaryzmu i faszyzmu. Faszyzm dąży nie do tego, żeby zaprowadzić ustrój dany polityczny, tylko faszyzm dąży do tego, jak mówił Deleuze i Gatari, żeby w dyskursie zamontować machinę wojenną i doprowadzić do tego, że jedna strona zacznie dominować nad drugą. To jest problem faszyzmu. I problem faszyzmu drugi jest taki, że tworzy ustrój totalny, całościowy, jednolity właśnie, w którym nie ma dialogu, nie ma drugiej strony, w którym nie ma tej międzymowy, o której mówi Walden, nie ma, nie ma opozycji, tylko jest jedna dominująca formacja. Dobra, ja pozwolę sobie wrócić na chwilę do czatu, tam parę, parę pytań się pojawiło. Już nie, niektóre rzeczy już powiedziałeś dość dawno w tym... Ja się nawodnię. Tak, A więc pozwolę sobie przeczytać Hmm. Jakim cudem jest tyle pomysłów na rozwiązanie problemów pokazanych na podstawie fantazy, a jednak nikt nie potrafi tego zastosować, choćby o Dziupinkę w realu? <laughs> Może gdybyśmy czytali fantastykę w szkołach, to by się to zmieniło. <laughs> no, chyba, chyba to jest moja odpowiedź. Mam wrażenie, że przez to, że fantastyka jest traktowana jako bajendy dla dzieci w szkołach, a jest. To nie uczymy się czytać tego typu narracji i nie uczymy się tego, co jest najważniejsze w fantastyce. A w fantastyce najważniejsze jest wytworzenie innego świata, który ma inną kulturę. I ta inna kultura stwarza nam wyzwanie poznawcze. To jest zupełnie inna sytuacja niż czytanie dostojewskiego, który osadza narrację w naszej rzeczywistości. Nie, nie potrzebujemy nic, żeby zrozumieć ten świat. Nic. Potrzebujemy tylko zrozumieć język dostojewskiego. Koniec. Ale nie musimy wykonać całej tej pracy poznawczej, która jest konieczna do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi w uniwersum Warhammera, na przykład. I dlaczego nie jest to takie proste. I gdybyśmy się uczyli czytać takie narracje, y, jestem w stanie postawić duże pieniądze na to, że o wiele łatwiej by się rozmawiało na temat tolerancji, a przynajmniej w o wiele. Y, Mniej problematyczny sposób byłaby ona rozumiana, bo tolerancja jest rozumiana fałszywie. Tolerancja jest rozumiana jako zgoda na perspektywę innego bez żadnych dyskusji. To nie jest tolerancja. I, i mam wrażenie, że to jest przez to, że zaszczepiony został nam język opisu naszej rzeczywistości, który jest bardzo wsobny. I który operuje cały czas tymi samymi kategoriami. I zauważcie, że w momencie, w którym chcemy opowiedzieć, na przykład o wybitnych dziełach naszej kultury, mam nadzieję, że wybitne zabrzmiało odpowiednio ironicznie, to musimy opatrzyć to gigantyczną liczbą przypisów. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda Pantadeusz. Znaczy jedna linijka poematu, i reszta to są przypisy wyjaśniające, dlaczego to jest wybitne, bo jesteśmy za bardzo zanurzeni w naszej kulturze. A jak został wydany Harry Potter, to nikt nie musiał pisać tam wyjaśnień w przypisach. Bo to był inny świat. I on wyobcowywał wszystkich tak samo? To jest dlatego ciekawe z perspektywy Waldenfelsa. To znaczy, i dla, uważam szczerze, że fantastyka jest tym trzecim u Waldenfelsa właśnie dlatego, że wyobcowuje nas wszystkich tak samo. A literatura jakakolwiek: amerykańska o wojnie secesyjnej, polska na temat powstania styczniowego i chińska na temat tego, że nie było, za, nie było mordu na Tienanmen. A się narażam YouTube'em. To są narracje, które Chyba wymagają... nas narażasz. Tak, tak. Przestraszyłem się aż. I wiesz, i te, te wszystkie narracje są za bardzo wsobne. No nie wyobcowują nas wszystkich porówno. Narracja chińska nie wyobcowuje chińczyków, narracja polska nie wyobcowuje polaków, narracja amerykańska nie wyobcowuje amerykanów. To jest dla nich swojska. Ona obcowuje, wyobcowuje dopiero tego, tego drugiego. I to jest problem. Dlatego czytajmy fantastykę w szkołach. Dobrze, ja jeszcze pozwolę sobie podziękować za dwa donate, za jeden, o którym zapomniałem w, w ferworze e, słuchania w zasadzie. E, także dziękuję donaterowi, dziękuję jedynce. Ś święty Judasz to chłopski rozum, tak brzmiał tak brzmiała teraz, a poprzednia po prostu donate. Ok. E, pytanie. To o ksenofobii. To nie jest trochę tak, jak pisał Woliewicz, że to dzięki temu obcemu ja mogę być mną, że ksenofobia umożliwia współpracę. Hmm. Dzięki temu obcemu mogę być mną. M mówił coś takiego, ale nie, na zasadzie, nie na zasadzie ksenofobii, ale na zasadzie tego, że obcoś udostępnia nam tworzenie swojskości w ogóle, że mm -hmm. na zasadzie mm -hmm. takiej dy dyferencjacji, że mm, ja określam się. I, a to, co jest obce, pozostaje nieokreślone nie nie w pewnym sensie. Tak, to jest, ten, to jest ten relatywizm cały czas, prawda? Tylko i, i myślenie, myślenie relacyjne, to znaczy, y, y, językiem Waldenfelsa moglibyśmy to przełożyć tak, że, że obce umożliwia swoje, a swoje umożliwia obce. Więc tak, myślę, że tutaj jest pewna analogia. Hmm. Dobra, jeszcze powrócę, bo, jak już powiedziałeś o tej kwestii responsywności, odpowiedzi, to ona się wiąże w zasadzie z, wydaje mi się, jednym z głównych pojęć, które tutaj jeszcze nie padło, czyli pojęcie patosu, które z kolei, jak ja je rozumiem, a nie wiem czy je rozumiem, jest w jakimś sensie przed czymś przed intencjonalnym. No tak, ma, mamy, mamy fenomenologię, która skupia się na tej kwestii intencjonalności, i mam wrażenie, że Waldenfeld tutaj cofa się jeszcze krok wcześniej, zanim. Te nastawienie intencjonalne się pojawi i tam już dzieje się jakaś rozgrywka między tym patosem, który też rozumie na swój sposób. To znaczy, że to jest jakieś wydarzenie, które nam się przytrafia, które hmm. nam się przeciwstawia, nachodzi nas, zaskakuje yy i wyrywa w jakiś sposób z tego, z tego nasz, z tych naszych takich kolei. Yy. Hmm. Czy jest taki fragment? Myślę, że, że o, ty, o tym też do tego nawiązujesz, to znaczy, ten, on mówi o patosie dystansu, że, że ta sytuacja, w której my e, konceptualizujemy, wyobrażamy sobie naszą pozycję. E, pozycję uprzywilejowaną w jakimś sensie, zdystansowaną wobec obcości i jest, jest właśnie patetyczna, no przez to, że, że jest wystylizowana, czy przestylizowana w jakimś sensie, mam takie wrażenie. Taldenfels pisze tak, że, że obcość zaczyna się od rozłąki, rozstania, wyodrębnienia, wykluczenia, a nie od wolnego czasu rozkoszowania się i zaciekawienia. To jest to, to wydarzenie, prawda? To znaczy obce, dostrzeżenie obcego wiąże się z pewną sytuacją niepokoju. I, i znowu wracam do tej fobii. Nie jest to strach. Nie jest to, nie jest to pozycja, w której my się jesteśmy jakimś gorszym, zdominowanym. To jest niebezpieczna droga, prawda? Jak powiemy, powiemy że, że wyzywasz nas od homofobów i ksenofobów, a to tak naprawdę ci nas dominują. I się zaczyna: to jest niezrozumienie podstawowej sytuacji. To znaczy do tych stanów dochodzi w momencie w którym właśnie jesteśmy w takim przestylizowanym stanie refleksji i orientujemy się, że nagle świat wygląda inaczej niż sobie wyobrażaliśmy i to nasze dolcze farnięte, tak? To słodkie, słodkie, nieróbstwo, jak mawiali włosi, ta? to och ten, ten, ten taki idyliczny świat który sobie chobicki wytworzyliśmy nagle zostaje skonfrontowany z czymś byśmy tego nie chcieli dlaczego to się nagle wdziera do naszej rzeczywistości myślę że to jest ten tu chodzi o ten patos dystansu i my później zaczynamy konceptualizować tę naszą sytuację i, i zaczynamy się w nią wmyślać i mówią no dobra no dlaczego on jest obcy ach no to przecież dlatego że ja myślę to a to a tamten co innego albo że ja pochodzę stąd a to a tamten ten skąd albo że o albo że to ten ma ma pieniądze, a ja nie mam i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób zaczynamy się wikłać w tego rodzaju superpozycje i mieliśmy okazję ostatnio widzieć taki, taki mecz dwóch chłopczyków układających się po głowach, jak z jednej strony profesor Matczak, a z drugiej strony profesor Hartman robi mniej więcej coś takiego i drapali się po noskach, a ja na to patrzyłem z zaciekawieniem, jak dwóch profesorów z pensją 6K rozmawia ze sobą ku uciesze gawiedzi na felietonach, za które dostają pieniądze. To bardzo zabawne było. Gdy ty czasem mogliby spotkać się na YouTubie jak e, Brzyżek z Petersonem i porozmawiać, ale oczywiście tego niby nie zrobili, ponieważ to by świadczyło o tym, że dążą do jakiegokolwiek dialogu, a tymczasem dążą do spektaklu, dążą do tego patosu, wystylizowania, pokazania różnicy i żerowania na niej. No nie oszukujmy się, jest mnóstwo ludzi, którzy zbijają nieprawdopodobny kapitał wizerunkowy na tym, że e, konfrontują się z inną grupą społeczną. I mam wrażenie, że, że to, to, to Waldenfels stara się nam pokazać, zwracając uwagę właśnie na to przestylizowanie. Tam jeszcze powróciła ta kwestia fantastyki i był taki komentarz, że przecież całe liberalne pokolenie zostało wychowane na liberalnej fantastyce i z niej brały przekonania i wartości. Co znaczy, to jest tak... liberalna fantastyka. Musiałbym zapytać i zapytać, o jakie pokolenie, które zostało wychowane hmm, na, liberalnej na... Bo ta, ta, bym gdzieś poznał. w odpowiedzi się dalej pojawiło, że nawet taki Wiedźmin Sapkowskiego był niezwykle liberalny, jak na polskie o, warunki. Tak. Jak na polskie warunki, tak, natomiast nie był tak interpretowany. I to jest pewien problem. I Andrzej Sapkowski sam walczył o to, żeby Wiedźmin był interpretowany zgodnie z jego wolą. A tak nie było bardzo często, więc dlatego się zdziwiłem, że pokolenie zostało wychowane, bo pokolenie nie zostało wychowane na Wiedźminie. Możemy powiedzieć, że, że wychowaliśmy się faktycznie sami w, jako fani fantastyki na Wiedźminie i każdy sobie zinterpretował Wiedźmina po swojemu, ale nie mówiłbym tutaj o e, pokoleniu, bo to jest troszeczkę z wnętrza bańki e, opinia. E, prawda jest taka, że Wiedźmin zaczął być popularny dopiero wtedy, kiedy wyszedł serial Netflixa, a wcześniej jak była gra de projektu Red. Jeszcze wcześniej Wiedźmin był popularny wyłącznie w kręgach fandomowych. Nawet nie powstały żadne prace, naukowe książki, eseje krytyczno-literackie ba. Recenzje jakie wychodziły w Wiedźmina, nie wychodziły w prasie kulturalnej. W ogóle nic, słowem, pierwsze tłumaczenia się zaczęły dopiero po, po wydaniu Wiedźmina w, przez CD Projekt Red. tłumaczenia które się liczą, dodam, to znaczy tłumaczenie na przykład wydawnictwa Golancz, które jest znane na całym świecie jako najwybitniejsze wydawnictwo fantastyki, a nie tłumaczenie fanowskie, które się ukażą na serwerze na odpadzie. E, ani tłumaczenie na język czeski przy całym szacunku i miłości do narodu czeskiego. Nie jest to naród dominujący w, na skalę geopolityczną i globalną, więc e, myślę, że tutaj bym bardzo był ostrożny o mówieniu o jakimś pokoleniowym doświadczeniu i tak samo byłbym ostrożny omówieniu mówieniu e, z mówieniem na temat... E, liberalnej fantastyki, bo problem z fantastyką w Polsce polityczny bierze się stąd, że fantastyka w dużej części raz była zdominowana przez science fiction, nieprzypadkowo od Wiedźmin jest jedną z pierwszych ważnych powieści fantasy, o których się w ogóle mówi. Wcześniej mieliśmy najwyżej opowiadania. To jest pierwsza kwestia i w science fiction jest trochę inaczej pochodzi do fantastyki. Druga kwestia problematyczna jest taka, że to science fiction najczęściej krytykowało, no, cóż, językiem ezopowym partię komunistyczną w Polsce i ustrój, jaki panował, inna rzecz, że on miał niewiele wspólnego z komunizmem, ale to jest dyskusja o wiele dłuższej na inną okazję i z udziałem bardziej kompetentnego rozmówcy w tym temacie. Natomiast fakt, faktem jest, że pozostała taka stygma na fantastyce, że to jest twór prawicowy, który się konfrontuje z lewicą w Polsce. I dlatego teraz na przykład ta linia obrony, którą przyjmował Komuda oskarżany słusznie o homofobiczne opowiadanie na ma fantastyki, była właśnie taka, to znaczy, że znowu bije, bije prawicę, ta wstrętna, krytyczno-literacka lewica w postaci Olgi Tokarczuk i całej reszty, do tego stopnia jest silny ten dyskurs, że ja dostałem ostatnio komentarz pod moim filmem od Olze Tokarczuk, że, że to proszę, proszę, tutaj jakiś nacjonalista i prawak się wypowiada, muszę powiedzieć, że bardzo mnie to rozbawiło, bo jeszcze taka obelga w moim kierunku nie popłynęła, mimo że nie jest obelgo, oczywiście, ale jako taka była użyta, bo oczywiście pamiętamy, że problem z tą bipolarną, dwuelementową relacją swojski opcji jest taki, że opcji jest używany jako broń masowego rażenia, lewak, prawak jest używany jako broń masowego rażenia i homofob także. A problem polega na tym, że wszystkie te słowa y, znaczą co innego, powinny być neutralne, a nie są. I nie są neutralne dlatego, że są używane z pozycji władzy najczęściej, do tego, żeby drugą grupę, względem której się krytycznie chcemy ustosunkować, zniszczyć retorycznie. I to jest największy problem tego słowa, które clickbaituje nasz odcinek, nasz stream dzisiejszy, prawda? Czy homofob, czy ksenofob, że w którymś momencie zaczęło ono być używane w dyskusji jako obelga, a nie jako diagnoza zjawiska. Tak, zresztą powtarzam zawsze, że idiota to jest diagnoza, a nie obelga. Tak samo homofobia, ksenofobia, transfobia to są wszystko i powinny być diagnozy problemu, a nie, a nie obelgi, których używamy. No właśnie po co? Po to, żeby mieć pod butem oponenta, prawda? I skończyć dyskusję, Ko koniec rozmowy, koniec dyskusji, end of topic, tak? Nie, to nigdy nie nigdy dyskusja, przynajmniej w tym wariancie Waldenfelsowskim, nie powinna prowadzić do tego, że jest albo ucięta, albo kończy się dominacją której jest ze stron, tylko powinna się kończyć. Próbą zrozumienia wzajemnych stanowisk. I jeżeli ta rozmowa i to jest ważne, nie pamiętam, gdzie, gdzie Waldenfels o tym mówi, ale Waldenfels mówi, tu nie chodzi o rozstrzygnięcie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli się rozejść i się zrozumieć, bo zrozumienie jest dokonane. Tu chodzi o to, żebyśmy się rozumieli. Nie zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się pojednali, tylko żebyśmy się jednali. Nie chodzi o to, żebyśmy coś przeczytali, tylko cały czas czytali i, i starali się wmyślać w to, bo w momencie, w którym zrozumiemy, to oswoimy, zawłaszczymy. Trudne to jest, i ciekawe bardzo, jest tam pewien takie, w tym takie wyzwanie intelektualne. Myślę, że zarówno dla osób o poglądach lewicowych, jak i prawicowych, żeby właśnie odejść od innej utopii. To znaczy utopii, którą kiedyś Hans Georg Gadamer zaproponował hermeneutycznej i interpretacyjnej. To znaczy fuzji horyzontów. Nie, rozmowa nie ma prowadzić do fuzji za każdym razem. Ona ma, ona ma kończyć się takim stanem, w którym który jest ciągły. Trudne, ale ciekawe. Tak, dziękujemy za za na, na czacie na YouTube od Matfaniki. Komentarza nie było dołączonego. Jeszcze w zasadzie mało zostało pytań w kwestii samej obcości. Było jeszcze pytanie na temat teologii negatywnej pseudodioniznego. Czy można to odebrać jako kult obcego innego? Za trudne pytanie, Daniel. Powyżej mojej pokrywki. Okej, okay. ja bym powiedział tylko tyle, że. To by się jakoś wiązało może z tą absolutną obcością, o której mówiliśmy, że jeżeli faktycznie gdzieś by miała istnieć, to może właśnie w tej teologii negatywnej, kiedy nie jesteśmy w stanie o Bogu nic kompletnie powiedzieć, wszystko się wyraża poprzez negację, tak? Może <laughs> właśnie z, z, tym, z tym by się to wiązało, taka, taka forma mistyki. <laughs> rozumiem, rozumiem. No. No, okay. Zaczynamy na się na tym teraz zastanawiać, i yy, myślę sobie, że, że ten język negatywny ma pewien problem, taki, że, że ta obcość wtedy kryje nam się w cechach yy, atrybutywnych, które yy, przy, przyznajemy, i tym, tą cechą atrybutywną jest właśnie jakaś, jakiś pewne, pewien rodzaj negacji. Ale może ma to pewien sens. Musiałbym się nad tym zastanowić. Nie wiem, czy Waldenfels się w to wymyślał. Ja nie spotkałem w każdym razie u niego odniesień do teologii negatywnej, ale na pewno negacja ma jedną problematyczną cechę. Nie wiem, czy w teologii negatywnej także, ale z mojej perspektywy negacja, ja patrzę na to z perspektywy językoznawczej, ma ten problem, że zawsze jest formułowana tym językiem, który Heidegger kiedyś Moim zdaniem słusznie nazwał językiem orzekającym, tym, który wychodzi z pozycji pewnej dominacji, który wprowadza jakąś asymetrię, prawda? Więc tutaj to jest ten jeden element, którego bym się obawiał, bo Waldenfels obsesyjnie wręcz cały czas podkreśla, że nigdy nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, w której jedna strona dominuje nad drugą, ponieważ to jest sytuacja albo wywłaszczenia, albo zawłaszczenia, sytuacja asymetrii. Symetria roszczeń zakłada cały czas taką dążność do unikania wszelkiego rodzaju asymetrii i pozycji dominacji. Jest taki cytat, który mam w tym kontekście. Staram się strasznie, żeby ten Walden też wybrzmiał, a nie był Bardzo tylko w mojej parafrazie. Asymetria wyraża się w następującej sytuacji. To znaczy, przede wszystkim nie da się jej zaprowadzić w myśl prawa. Jak ty my, mnie, ja tak tobie zjednoczyć w ogólną symetrię? Nie chodzi więc także o to, żeby cudze interesy przedkładać nad własne. Nasze cielesne doświadczenie nie ma nic wspólnego z XVIII-wiecznym altruizmem, który stanowi jedynie korygujący down do uchodzącego za oczywisty egoizmu. Na początku, mnie samego, to nie ja jestem tym. Kto preferuje innego lub inną, albo właśnie nie preferuje, tym co pre, refer, preferuje, jest raczej samo doświadczenie. Tak, każdy afekt, czyli uczucie, który nie, dopóki nie zostanie znormalizowany i skanalizowany, zaskakuje nas, tak też ogarnia nas pobudzenie przez innych. Sięgając do naszych wcześniejszych sformułowań, możemy stwierdzić, Patos, któremu Sens i ja sam zawdzięczamy swe narodziny, nosi rysy allo patosu. Pojawia się tutaj cały czas to allo, inny, prawda, wychodzącego od innych. Nigdy nie osiągniemy w naszym ciele całkowitego spokoju, jakbyśmy byli właścicielami nas samych. Może jednak być tak, że to właśnie ten niepokój jest tym, co utrzymuje nas przy życiu. To jest piękne. Ja muszę kochać Waldenfelsa, ponieważ to jest człowiek, który mówi o miłości do fantastyki, miłości do innego. Po, można sobie zadać proste pytanie. Po co czytać fantastykę, skoro nie dowiadujemy się o naszej rzeczywistości? No po to, że ona wywołuje nas ciągły niepokój albo zafascynowanie, albo zaciekawienie, albo imersję, zanurzenie w innym świecie. Nic innego. I cały czas prowokuje nas do sformułowania jakiejś odpowiedzi na to. No, powiedz mi, dlaczego jest tak, że się kończy jakiś odcinek serialu, człowiek wbija na YouTube i ogląda dwugodzinny stream na temat najnowszego odcinka albo recenzję. To jest to dlatego, że, że, że my lubimy być... Yy, poruszanie przez ten allopatos, przez ten prze, przez ten, przez tego innego, przez ten inny świat, który nas jakoś zaciekawia i nęci. I szkoda byłaby w myśl jakiegoś krótkotrwałego pojednania zrezygnować właśnie z tego. Więc może to jest to moja w sposób przydługi odpowiedzi na pytanie o teologię negatywną, którego nie zrozumiałem. Ale może właśnie Gdybyśmy sobie przeformułowali tę negację jako pewien niepokój, jako pewne otwarcie na zaciekawienie przez jakiś, nie wiem, majestat, który z jednej strony jest przerażający, a z drugiej fascynujący, że strawestuje łacińskie określenie. To może to jest jakaś, jakaś metoda poradzenia sobie z, z tym, czego nie rozumiemy, tym, co jest poza fizyczne i co sytuuje się poza naszą rzeczywistością. Hmm. Ja tak próbuję jeszcze jeden, jeden taki wątek ugryźć, który się u Waldem Fensa pojawia. Natomiast nie do końca wiem z której strony to ugryźć, bo tam też ważna jest kwestia tego, tego ciała. Tak on się dużo odwołuje do właśnie do Merlo Pontiego i ta kwestia patosu, chociażby ona jest jakoś tam związana z tą sferą afektywną, że nam jest coś tutaj czynione. Nie odwołuje się to w zasadzie do naszej, do naszej jakiejś świadomej reakcji, że to jest taka sfera przed, przed sensu, że tak powiem, że ten sens dopiero w reakcji na patos się wytwarza, czyli nasze zderzenie z obcym, które jeszcze nie rozgrywa się na poziomie ani intencjonalności, ani świadomości, ono właśnie już przed, przed tym wytworzeniem sensu już się tam zaczyna rozgrywać i tak naprawdę ten sens zaczyna wytwarzać. Tak. To jest, to jest to nawiązanie do, do fenomenologii twarzy nazwijmy tu ogólnie też. I do tego wątku, który też się będzie ulakana przewijał, to znaczy ten moment, w którym, w którym widzimy siebie w lustrze, prawda, to jest tym momentem, w którym ta granica między innym a własnym zostaje w jakiś sposób ustanowiona. Po czym się orientujemy, że, że ten inny to ja. I ta, ta metafora trochę nam to uświadamia, mam wrażenie. Natomiast przyznam, że ta cielesność u Waldenfelsa to jest ten wątek, który mnie w najmniejszym stopniu interesował, dlatego że mnie generalnie najmniej interesują postaci. Ja jestem człowiekiem, który jest wrażliwy na światy, na aspekty wizualne i bohaterowie różnych narracji mogliby dla niego nie istnieć, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu to ciało jest nie do wykorzenienia. Ze świata, w którym się znajduje, i że, że ta cielesność jest po prostu elementem, czy konsekwencją pewną wyniesienia przez Waldenfelsa lekcji z Husserla i z tej koncepcji świata życia. Mamy taką tendencję, krótko mówiąc, do tego, żeby nas którzy jesteśmy przeobleczeni w ciało, traktować jako coś, co zamieszkuje rzeczywistość, w której się znajdujemy. No ale filozofia ponowoczesna, przynajmniej od Heideggera, stara się nam uświadomić, że, że ta nasza egzystencja jest czymś bardziej skomplikowanym, że jesteśmy bardziej zanurzeni w rzeczywistości, niż nam się wydaje i że to nie jest tak, że tutaj sobie jest podmiot poznający, jak u Kartezjusza, który jasno i wyraźnie widzi rzeczywistość, która go otacza. No nie jest to ani jasne, ani wyraźne, tylko właśnie uwikłane w różne relacje, uwikłane w obcość, uwikłane we własność, uwikłane w różne opozycje, z którym się mierzymy, poznawcze stereotypy, mechanizmy, wzorce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc. To jest właśnie świat życia, świat naszej egzystencji, ten, w którym żyjemy, który jest nierozerwalnie związany z tym, co się, co się z nami dzieje. Natomiast fakt faktem jest, że pamiętam taki jeden argument przeciwko Waldenfelsowi, to znaczy, co zrobimy w sytuacji, w której nasze ciało przestaje nas słuchać? Czy ono się staje w tym momencie obce? Ciało alkoholika na przykład, ciało osoby, która się boryka z dysocjacjami poznawczymi, ciało osoby, która się zmienia i które przestaje identyfikować, się Z jego tożsamością płciową. To są te wątki, których mi trochę brakuje u Waldenfelsa. Szukałem ich, ich nie znalazłem. Może źle szukałem, ale mam wrażenie, że, że to jest ten moment, w którym jednak byśmy raczej podążali w stronę tradycji psychoanalitycznej i Julii Kristewej, której nie lubi Waldenfels, bo, bo to jest ten moment, w którym ta obcość zaczyna w nas w jakimś sensie kiełkować i przestaje to być wszystko takie proste. Ale to jest tylko moja robocza hipoteza. Hmm. Szukałem jakiegoś cytatu, bo akurat coś mi się skojarzyło i już zapomniałem o co chodziło. Dobra, nieważne. Widzę, że komentarze stricte obcościowe się skończyły. Nie wiem, czy chcesz odpowiadać na parę pytań bardziej trochę po politycznych czy okołopolitycznych. Możemy, 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 nie ma problemu, wziąć parę takich pytań, nie ma sprawy. Dobrze. Jakie macie stosunek do globalizacji? Przyjmować w całości czy opierać się do pewnego stopnia? A o tym już w, sumie w zasadzie było powiedziane, że w zasadzie globalizacja no nie do końca, Tak długo. nie, 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 nie w formie unifikującej na pewno. Tak, tak, tak długo jak długo to jest na zasadzie asymilacji przez jakieś, no bo co, globalizacja będzie pod czyją wodzą, tak? Pod wodzą wiadomo, no. In, Indii, Republiki Demokratycznej Konga, Konga, czy może Chin lub Stanów. <laughs> Więc tutaj się albo krytyce kapitalizmu powiedzielibyśmy, będzie pod przywództwem Amazonu Tesli czy jakiej innej korporacji. Więc to jest to jedno zagrożenie, z którego musimy sobie zdawać sprawę. Natomiast z drugiej strony, ja jako człowiek, który inspiruje się przede wszystkim pierwszoplanowo-fantastyką, cały czas mam gdzieś na uwadze to, że w którymś momencie rozwoju naszej cywilizacji musimy dojść do momentu, w którym interesy globalne, interesy nas jako cywilizacji zaczną być ważne i wszystkim którzy się nad tym zastanawiają polecam serial Expans, w którym dochodzi do ekspansji, dochodzi do eksodusu poza naszą albo powieści oczywiście na podstawie których powstał. Chociaż serial jest pod wieloma względami lepszym moim zdaniem wstępem do tego świata, bo powieść zaczyna się trochę z oporami czytać. Przynajmniej mnie się gorzej zaczynało czytać powieść niż oglądać serial. Anyway, tam Dochodzi do Eksodusu, dochodzi do kolonizacji Marsa, i Marsjan je, jednoczy idea terraformizacji, terraformacji Marsa, czyli uczynienia Marsa Ziemią, prawda? Pozbawienia go jego swoistości uziemskowienia. To jest ciekawy problem. No i są the Belters, prawda? Którzy są pomiędzy Marsem i pomiędzy Ziemią, i to jest w zasadzie lud pra, pracujący, robotniczy, który jest wysyskiwany do tego, żeby budować kolejne stacje i tworzą się animocje. I tam się pojawia w którymś momencie taka idea: United Mankind. No, i oczywiście, że ten, ta idea wychodzi nie od w pierwszej kolejności, przynajmniej według Belters, tylko od Ziemian. Naturalnie, że od Ziemian. Od, czyli od zawsze tej grupy, która jest u władzy. I oczywiście, że chodzi o unifikację w imię wartości wyznawanych przez tę konkretną frakcję. Więc ponure doświadczenie fantastyki podpowiada nam, no tak, nawet jak się zjednoczymy, zglobalizujemy i z, zjednoczymy, to i tak znajdziemy sobie jakiś sposób na to, żeby z powrotem się rozpaść. I może właśnie. Traktujmy to jako coś co nie jest złe, że możemy się jeszcze pięknie różnić. To znaczy jest jakaś kolonia, ona wytwarza swoją inną kulturę i się różni od ziemskiej kultury i nie musimy cały czas sprawować tej kolonialnej kontroli nad nią, tylko możemy zobaczyć pewną prawdę w wybijaniu się na niepodległość zarówno narodów, planet, jak i poszczególnych społeczności jednostek. Hmm. Arcymagos wspomniał o coś w sobie i obcego we mnie Christe Lovecraft też o tym pisał w The Outsider, a jak to wygląda odwrotnie ja pojawiający się w innym? Hmm. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Myślę, że to można byłoby odnieść do tego problemu etycznego, który jest podjęty w fundacji. Myślę o klonowaniu w tym momencie, prawda? To znaczy metod wykorzystaniu metody klonowania jako utrzymaniu trwałości jakiejś dynastii. Chyba, ta, chyba to byłoby naj, najsilniejszy, najbardziej problematyczny, ten sam wątek się pojawia w Invincible, w animacji świetnej swojego drogą na Netflixie, gdzie, gdzie też przenoszenie się do innego ciała jest tożsame z uzyskaniem nad nim pewnej kontroli. Tam jest taki jeden wątek w każdym razie, więc wydaje mi się, że, że tutaj mamy do czynienia, przynajmniej w tych przykładach, które ja kojarzę, Właśnie z czymś, co jest trochę mroczne, to znaczy ten, ten symbiont, pasożyt, który się z nami łączy, jak to było w wypadku Goa'uldów, którzy wysłali takie symbionty w Gwiezdnych Wrotach. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy kojarzą, żeby się owijały wokół kręgosłupa i przejmowały kontrolę. Mamy, mam wrażenie, że to bardzo częste jest motyw, ale właśnie to, to wstrzykiwanie swojego pierwiastka w kogoś innego bardzo często jest tożsame z... Z zyskiwaniem jakiejś psionicznej, czy mentackiej, czy, czy jakiejkolwiek innej kontroli. I to może być trochę niepokojące, ale wyobrażam sobie, że może być też scenariusz pozytywny tego. Na pewno trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym transmitujemy naszą podmiotowość i jednostkowość na różne byty, to zaczyna się ona rozpraszać coraz bardziej. I wtedy byłoby to ryzyko, o którym mówi Waldenfeld, że się wywłaszczymy z naszej podmiotowości, osobowości, bo przestaniemy już zdawać sobie sprawę z tego, kto jest tym prawdziwym ja. No fascynujący problem, super pytanie. Dziękujemy Marta za donata na kawę. Skorzystały, ale już, już nie dzisiaj. Chciałem <laughs> zasnąć jeszcze dzisiaj. Tak, były dwa pytania od bardzo złośliwego człowieka a propos Mm, Takie nikma A propos roku 1984, Orwella? Mm. Mm, I pierwsze brzmiało: co uważasz o wpływie języka na myślenie w przypadku y, wspomnianej książki, a drugie y, o obrazie ksenofobii w tejże książce? Mm. No tak, tak. No, ksenofobia jest podstawowym narzędziem władzy. Przecież strach przed Immanuelem y, Goldsteinem. Y, Czyli fikcyjnym wrogiem w systemie, który musi być w systemach dystopijnych. Systemy dystopijne muszą mieć dwie rzeczy, żeby się spajać, to znaczy totalitarną ideologię, która, która pozwala na utrzymanie żelaznej kontroli i zamordyzmu w obrębie jakiegoś, co ciekawe, zwykle, otoczonego murem państwa. A po drugie, musi mieć wroga na zewnątrz, który mówi nam, nie wychodź poza ten mur, ponieważ tam jest pustynia nuklearna, albo nie, nie opuszczaj oceani, ponieważ czy, czyhają na Ciebie wstrętni wrogowie systemu, których rolą jedyną jest to, żeby na nas dybać. Więc ksenofobia jest, jest podstawowym w zasadzie konstruktem funkcjonowania, znaczy nie, konstruktem, który funkcjonuje u podstaw społeczeństw albo totalitarnych, albo dystopijnych. Tak, potrzeba wroga, prawda? Jak zobaczymy sobie na przykład na plakaty karykuterujące Żydów z okresu wojny. To najczęściej oni im przybierają taki wygląd monstrualny, prawda? Wielkie uszy, zakrzywione nosy, wyglądają jak skarsnik z Warhammera, goblin. I to jest po to, żeby pokazać wroga jako monstrum, wyśmiać go w jakimś sensie, zestygmatyzować. Plakaty antyaborcjonistów działają dokładnie na takiej samej zasadzie: pokazać to jako monstrualne, prawda? Mimo, że, że, że nic co ludzkie nie jest nam obce z jednej strony, ale przerażamy pewnym wizerunkiem po to żeby uzyskać kontrolę i władzę i oczywiście forsować swoje światopogląd. I kwestia języka jest bardzo ważna w tym kontekście. W Orwella się niszczy język, ale w bardzo prostym celu. Tam jest takie piękne zdanie, że my niszczymy słowa każdego dnia, codziennie redukujemy język, odchwaszczamy go, ale nie po to, żeby do, tak jak Waldenfels dostać się do tych rzeczy, które są najbardziej pierwotne i zobaczyć co jest Pierwotnie swoje, co jest pierwotnie obce, tylko po to, żeby odebrać ludziom możliwość różnienia się. Możliwość różnienia się na takim bardzo podstawowym poziomie, jak na przykład to, że ja mam tendencję do konstruowania strasznie długich zdań i to lubię i pewnie różniłbym się tym od kogoś, kto jest zwolennikiem takich ciętych, lapidarnych, krótkich wypowiedzeń. I to różnie, to, ta różnica jest piękna. Ona nie powinna być traktowana jako coś, co wywyższa jedną osobę ponad drugą. A u Orwella właśnie przez to, że ona zostaje wycięta całkowicie, prowadzi do tego, że tak, dalej jest różnica, tylko innego alternamentu. To znaczy wszyscy w oceanie są tacy sami, przynajmniej z założenia, i mają się różnić od tych obcych. Więc tam ta różnica zostaje ujednolicona po to, żeby zjednoczyć ludzi wokół chorej idei ksenofobicznej. Więc to jest niebezpieczne. Właśnie dlatego, wycinanie różnic, dążenie do tego, żebyśmy wszyscy asymilowali pewne idee, jest niebezpieczne, bo może być ono wykorzystane do tego, żeby wszczepić nam jakiś światopogląd, za którym się wszyscy będziemy mieli opowiedzieć. Mm -hmm. Super pytanie. Dzięki. Dziękujemy. <laughs> e, dobra. Jak sobie, Krzysztofie, radzisz z poznawaniem właśnie punktu przeciwnego? Kiedy ja próbowałem poznać. Próbowałam poznawać perspektywę swojego oponenta. Kiedyś próbowałam, ale teraz staje się to coraz trudniejsze, może ze względu na zaostrzanie opinii obu stron. Tak, to jest bardzo trudne. Nie udaje mi się bardzo często, nie będę udawał, że mi się udaje, ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować. Moim sposobem na to, żeby zrozumieć drugiego człowieka, jest przede wszystkim zrezygnowanie ze swojego języka i próba poznania jego języka. I następnie za pośrednictwem tego języka, który się poznało, spróbować pokazać problem, który tam występuje. To jest dobra strategia retoryczna, zresztą ona się nazywa, to jest sokratejska metoda majeutyczna, prawda? Czyli położnicza dosłownie. Wydobywania tego, tego zarodka, który tkwi w wypowiedzi, i zastanawiania się nad tym, w jaki sposób doprowadzić do jego wzrostu. W takich laboratoryjnych warunkach, retorycznych trochę. A zatem musimy z bardzo dużej liczby rzeczy zrezygnować, które nas tworzą. Ja na przykład mam taki zwyczaj na zajęciach, które prowadzę. Ja uważam, że, że wykładowca czy nauczyciel powinien być apolityczny. Bardzo się z tym nie zgadzam swoją drogą, z dużą częścią lewicującego środowiska akademickiego, które twierdzi, że wszystko jest polityczne i jak śmiemy, a ja twierdzę właśnie, że, że to jest ta jedna rzecz, którą trzeba, z której trzeba bardzo często zrezygnować z uwagi na to, w jakich czasach żyjemy. I, I dlatego staram się nie eksponować poglądów politycznych na tyle, na ile to jest możliwe, a pokazywać na przykład wspólne rzeczy, które są problematyczne. Niezależnie od tego, jakie kto wyznaje poglądy polityczne, wydaje mi się, że każdy może. Jest, taka, jest taki zespół zjawisk, pod których nagannością każdy powinien się podpisać. Na przykład, jest rzeczą naganną, że ktoś umiera w szpitalu, bo nie udzielono mu pomocy medycznej. I fakt, że dochodzi do tego, że są takie dyskursy, które usiłują naganność tę wybielać, jest niepokojący. I jedynym sposobem na to, żeby to pokazać, moim zdaniem, jest próba ujęcia tego, Powiedzmy, jeżeli nie zgadzamy się z perspektywą lewicową, językiem lewicy. Jeżeli się nie zgadzamy z perspektywą konserwatywną, językiem konserwatywnym. Jeżeli nie umiemy tego zrobić, douczyć się w taki sposób, żeby umieć. Trudne. Nie udaje się bardzo nie. często. Bo tak, bo, bo jest, bywa tak, że napotkamy na mur. I niestety problem naszych czasów jest taki, że one coraz mniej są y, narracyjne, a coraz bardziej są dogmatyczne. I ludzie wierzą w dogmaty. To znaczy, że nie ma wirusa, dogmat. Szczepionki nie działają, dogmat. Ziemia jest płaska, dogmat. Pisma zawsze racje, dogmat. Tak? To są dogmaty. I jeżeli ktoś w to wierzy, tak samo jak może ktoś wierzyć, i nie należy mu tego odmawiać, w Boga monoteistycznego, będącego poza naszym światem i oferującego zbawienie, to nie możemy polemizować z tym na poziomie racjonalistycznym. Tak samo nie możemy polemizować racjonalistycznie z, czym, z kimś, kto w, wierzy w jakiś dogmat, który sobie e, przywłaszczył. I, I tutaj jest, ja tu przyznaję, kapituluję, bo, to, bo dogmat jest czymś, co jest niezgodne z moją własną perspektywą, która jest mi najbliższa, czyli naukową. E, nau, perspektywa naukowa to jest zawsze perspektywa człowieka wątpiącego w swoje możliwości retoryczne, w swoje możliwości intelektualne, w siebie, w, swo, w dominację swojego paradygmatu, swojskości. To jest rdzenna postać. Jeżeli spotykacie na swojej drodze naukowca, który uważa, że tylko on ma rację, to nie jest naukowcem. Naukowiec zawsze wie, że nic nie wie. Bliska mi jest ta perspektywa sokratejska, co poradzę. I w momencie, w którym się spotykam z dogmatem, ja, ja nie umiem sobie z tym poradzić. I jeżeli ktoś ma pomysł, jak sobie radzić z osobą, która myśli dogmatycznie, sam się chętnie nauczę, ale powrócę do tego pomysłu językowego. Nawet, nawet teologia ma swój język i tym językiem można też wyrażać pewne, pewne prawdy. Więc każda formacja dogmatyczna ma taki zespół który, argumentów, którymi się porozumiewa i do których cały czas nawiązuje. Więc sposób pierwszy, rozbić taki argument, nie wiem jak, bo bardzo często odniesienie do autorytetu nie działa. Sposób drugi to jest, ale to jest mój sposób, ok? Ja nie polecam go. Niestety działa bardzo często. To znaczy, to jest. Wykorzystanie cudownych, wypalających właściwości szyderstwa i ośmieszenia. Ludzie, zwłaszcza w Polsce, bardzo są wrażliwi na to, jak się ich wyśmiewa. To jest nie wiem, że to ona jest narodowa, ale przez to, że jesteśmy narzekającym narodem, jesteśmy wrażliwi, mam wrażenie, bardziej na argumentację negatywną niż pozytywną. I z mojego ponurego doświadczenia wynika, że bardzo często ośmieszenie pewnej sytuacji działa lepiej. Niż racjonalna argumentacja. Nie wierzycie mi? Zobaczcie na sukces takiej postaci na scenie politycznej jak Janusz Korwin-Mikke, który zyskuje od lat bardzo dużo ludzi tym, że ośmiesza pewne zjawiska. Problem polega na tym, że równocześnie manipuluje argumentami, ale sama strategia, jeżeli zaprzęgnięta do właściwej sprawy moim zdaniem może być skuteczna, ale to trzeba umieć zrobić w taki sposób, żeby znowu nie napiętnować drugiego człowieka i nie nabijać się na przykład z niego dla samego fanu z nabijania się, bo wtedy właśnie zaczynamy dominować. Ale jeżeli ośmieszymy pewną ideę i pokazujemy jej absurd i jeszcze użyjemy do tego języka tamtego człowieka, to boli i to się zapamiętuje. I bardzo często jest tak, że ktoś później ma taki moment refleksji, co ja myślałem, jak ja byłem głupi. I to jest dobre, to jest piękne. To nie chodzi o to, żeby tego człowieka ośmieszyć, że jest głupi. To chodzi o to, żeby on sam to zrozumiał. A propos, tak, a, a propos korwina to mi się przypomniała, znaczy skojarzyła taka, powiedzmy swego rodzaju gra, która się w komentarzach rozgrywa, kiedy jedna osoba ma wymyśla sobie jakąś supermoc, a druga ma jej wymyślić y, efekt uboczny, to właśnie u Corvina supermocą było ośmieszanie innych, a efektem ubocznym to, że u, ośmiesza przy okazji siebie też. <laughs> tak, to prawda. <laughs> to prawda. To prawda, to e, prawda. Ale, ale Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, czy się zgadzamy politycznie, czy się nie zgadzamy politycznie, nie sposób nie odmówić skuteczności. Retorycznej skuteczności. Rozmawiamy o retoryce w tej chwili. Mam wrażenie, że tak zrozumiałem też to pytanie, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Myślę, że ta strategia wypalania śmiechem może być, może być dobra. I to nie musi być śmiech szyderczy, to może być, to może być śmiech sokratejski właśnie. Bardzo mi bliska jest ta metoda. Niestety, Przepraszam, że to mówię, ale uważam, że taki spokojny, racjonalny dialog to nie jest metoda na dzisiejsze czasy, coraz częściej. To jest metoda w momencie, w którym rzeczywiście spotykamy się z oponentem, który chce takiego dialogu, ale jako ktoś, kto by 10 lat spędził na Uniwersytecie Jagiellońskim i próbował takiego dialogu w odniesieniu do fantastyki i napotykał wyłącznie na szyderstwa. Odebrałem lekcję życiową, i zaznaczam to w ramach kwa tu nie po to, żeby po raz kolejny się wyśmiewać z wydziału polonistyki UJ, chociaż się mu należy, tylko po to, żeby zaznaczyć, że moje spojrzenie na ten fakt może być skażone pewną traumą. Na wszelki wypadek to zaznaczę. Okej. Okay. Um, wracając do kwestii Gadamera. Mamy dążyć raczej do fuzji horyzontów niż asymilacji. Paradoksalnie, asymilacja brzmi mi trochę destruktywnie. Czegoś nie zrozumiałem. Chodzi o upodobnienie. No, ani jedno, ani drugie, tak? Tak, zasadzie. bo w fuzji horyzontów chodzi o to, że, że dwie strony dążą do pewnej. No bo jednak hermeneutyka Gadamerowska zawsze w którymś momencie zbiega się w tej, tej, tej prawdzie interpretacyjnej, którą mamy odkryć. I po to jest fuzja horyzontów, żeby w pełni zrozumieć drugą stronę, a nie po to, żeby ją rozumieć. To jest ta kwestia dokonaności wyłącznie. Jeżeli coś zrozumiemy, krótko mówiąc, to koniec. Nie ma już nic do rozumienia. To jest problem interpretacji szkolnej. W szkole nie uczy się rozumienia. W szkole uczy się zrozumienia, czyli przyswoimy schemat interpretacyjny, GIT. Nic się trzeba więcej. Problem, nawet, nawet, tym, nawet nie że... zrozumienia, no? tylko zapamiętania, żeby jeszcze za tak. tym szło. Zrozumienie to już to by było... Co, by było coś. Tak, swoją drogą. Tak, mówiąc mniej filozoficznym językiem, jasne. Chodzi o wyrycie schematu interpretacyjnego. Natomiast gdybyśmy uczyli się rozumieć i interpretować, to zrozumielibyśmy, nomen, że nigdy się nie da niczego w. Do końca zrozumieć, w pełni zinterpretować. Ja, to jest przykład anegdotyczny, jak rozmawiam, z, czy może nie wiem, piszę tekst swój jakiś, albo wygłaszam referat na konferencji, mam się odnieść do swoich własnych koncepcji, to ja je czytam, bo ja po pierwsze ich nie pamiętam, a po drugie. Zawsze jest tak, że nawet to, co człowiek sam powiedział czy napisał, zrozumie czy zinterpretuje inaczej. Cóż dopiero coś, co napisał ktoś inny. Więc ta kategoria fuzji horyzontów gadamerowskiej jest wbrew pozorom bardziej utopijna niż to, co mówi Waldenfels, a równocześnie trochę niebezpieczna mam wrażenie. W tym, w tym znaczeniu, że, że zbyt optymistycznie zakłada, że ten kto rozumie to jest ten kto ma rację etyczną także. Dobra, już widzę, że już mamy po, po 20, więc ja nie będę Cię tutaj jakoś długo trzymał. Może jeszcze tak z dwa pytania ostatnie. Pewnie. W filmie Prestige iluzjonista stwierdza, że trudne dla niego było występować, nie wiedząc, czy będzie klonem w zbiorniku z wodą, czy nie. To taki obraz lęku przed byciem tym innym? No, ładne, podoba mi się. Bardzo ładne nawet. Iluzja to jest ciekawy problem w tym kontekście, bo... To jest niby wytworzenie, wytworzenie tego innego, a tak naprawdę pewne, pewien refleks, jakaś sztuczka percepcyjna, która się pojawia i właśnie wymaga tego, żebyśmy ją rozpoznali i obnażyli. To jest, to jest, to jest ciekawe przykład. Podoba mi się bardzo. I swoją drogą przepiękny film, jak ktoś nie, nie oglądał, to bardzo polecam. To ja obejrzę. No warto. Mm, dobra, no i na koniec fantastyka znowu. To w sumie było takie pytanie ogólne, ale zakładam, hmm? że wiesz coś na ten temat. Czy ktoś się orientuje, jak wygląda obecnie sytuacja fantastyki w Polsce? Od lat czytam już tylko co zagraniczne wszystkie polskie, jakie znajdowałem, mocno zajeżdżały kul, pra kul prawicą. To jest stereotyp, oczywiście. Wystarczy sięgnąć do na przykład, ja wiem. Rafała Kosika, Marcina Sergiusza, Przybyłka. Adama. tutaj głównie cykl Game Deck, ale nie tylko. Można sobie przeczytać taką satyrę antykapitalistyczną i antykorporacyjną, pod tym CEO Slayer. No Jeśli to jest fajno prawica, to ja jestem Jamnik. Następnie, a bardzo bym chciał swoją drogą. Następnie. Yy, 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 Wspomniałem Game Decka, wspomniałem Marcina Przybyłka, Marcin Podlewski, Cykl Głębia. Tak samo nie widzę tam żadnych ciągotek fajnoprawicowych, jak to zostało określone fajnie swoją drogą. Myślę, że Andrzej Sapkowski sam już. No, po został podniesiony, więc też nie muszę powiedzieć, tak samo jeżeli chodzi o Roberta Wegnera i opowieści z mekańskiego pogranicza. Przede wszystkim całą twórczość młodych pisarek fantastycznych, skupionych wokół inicjatywy Harda Horda, którą bardzo polecam swoją drogą. Obecna laureatka Nagrody Zajdla również nie podpada bynajmniej pod nurt prawicowy, tak samo Anna Kaentoch. To jest strasznie szkodliwy stereotyp, który Troszeczkę niechcący też podsyciła Kasia Babi w swoim słusznym skądinąd cyklu felietonów na temat dziadów polskiej fantastyki. Zwracam uwagę, że te dziady polskiej fantastyki są dziadami w sensie podwójnym. To znaczy oni wszyscy tworzyli w latach 70., 80. i 90. Natomiast teraz mamy no, lata 20. XXI wieku, troszeczkę później. Więc tej młodej fantastyki szukałbym w czasopismach, szukałbym jej w mniej oczywistych wydawnictwach. Pamiętajmy, że debiutantów w Polsce fantastyki, zwłaszcza się nie Drukuje, za bardzo drukuje się cały czas te ustabilizowane nazwiska, więc myślę, że częstsze czytanie tego, coś, co, co powstaje tu i teraz, co jest skierowane na różne antologi, różnych antologii, albo zwłaszcza takich antologii, które są bezpłatne i można się z nimi bez problemu zapoznać, za kliknięciem myszki, jak na przykład wszystkie antologie z tomu Fantazmaty. Swego czasu przez 7 lat konkretnie redagowałem Kreatje Fantastika, mieliśmy tam co, co numer, praktycznie opowiadania bardzo często właśnie młodego pokolenia. Pochlebiam sobie, że parę z tych, paru z tych pisarzy, którzy u nas wtedy debiutowało, dzisiaj są już uznanymi pisarzami. Niedawno też na kongresie tym Konrada, znaczy festiwalu Konrada, przepraszam, bo to zabawna rzecz, bo festiwal Konrada po tym, jak rozpętałem burzę dotyczącą tego, że nie zapraszają autorów science fiction, w końcu zaprosił cichcem, nie informując absolutnie nikogo, na panel dwójka autorów i między m.in. Magda Świerczek-Gryboś, kolejną przedstawicielkę młodego pokolenia fantastów Absolutnie ta, ta, ta stygma dotycząca tej, tej sarmacko-prawicowo-kresowej fantastyki odnosi się do, do komódy piekary i paru innych, a to i tak z pewnymi nadużyciami. I jest to, jest to generalizacja, która. Zauważmy, jest też trochę niezgodna z tym, jak postrzegamy fantastykę. Ja też bardzo często czytałem zachodnią fantastykę, dlatego, że chciałem czystej fantastyki. Nie chciałem tych wszystkich polskich, tych, tego, tego nalotu polskiego, tych tej, tej naleciałości. To, to mi przeszkadzało, bo to nie pozwalało mi na pełny eskapizm. I w pełni rozumiem tę strategię, ale na szczęście współcześniejsza fantastyka, której też znakomitym prze, przedstawicielem jest Dukaj. Może on mia, mieć swoje poglądy rozmaite które są dość przerażające, jak się w nie wczytać, publicystyczne, mam na myśli i polityczne, ale nie zmienia to faktu, że jego twórczość prawicowa to to nie jest. Więc myślę, że, że to jest pewna stygma i ona, ona odchodzi teraz powoli w mnie pamięć. Zwłaszcza, że, że tak jak mówię, ona się naprawdę wiązała z czasami, w których fantastyka była faktycznie językiem pewnego oporu politycznego I, i trudno się dziwić, że taki, a nie inny język wykształciła. To tylko pokazuje, w jaki sposób te opozycje, o których sobie dzisiaj dyskutowaliśmy, w nas głęboko tkwią i w jaki sposób kształtują rzeczywistość, która jest wokół nas. No, Ja myślę, że za kilkadziesiąt lat okaże się, jakimi dziadami fantastyki się okazują współcześni autorzy, bo pojawią się, no, pojawią się nowe zarzuty pewnie i tak w koło Macieja. Dobrze, komentarz, dlaczego musiał się stream kończyć, mój mózg w końcu dostał pożywkę? No ja mogę jedynie odesłać na, na kanał Krzysztofa, który powinien być w opisie, jeżeli nie ma, to go tam dorzucę jeszcze raz. To ja reklamuję z swojej strony filozofię tak bardzo, z uwagi na to i bardzo się na to cieszę i to nie jest dlatego, że zostałem tu zaproszony, bo za to już dziękowałem, ale dlatego, że ja zwykle śledziłem kanały filozoficzne zagraniczne, bo w Polsce nie ma takich wielu inicjatyw i myślę, że bardzo fajnie, że się coś takiego rozwija i mocno kibicuje, więc jak może ktoś słucha i to zapewne już zostawił suba, ale jak będzie słuchał zapisu tego streamu, to może tym bardziej. Tak, specjalnie włączyłem czat tylko dla subskrybentów, żeby parę jeszcze wskoczyło przy okazji. Cóż, cóż za mroczna strategia. Nie, tak naprawdę to jest słuszne pod względem tego, że obrzydliwy YouTube dopuszcza boty i jak nie tak, ma włączonego tego zabezpieczenia, to jest wtedy chaos na czatach. No, tylko czekać, aż boty się domyślą, co mają robić. Pewnie za niedługo będzie. Dobrze. A... Bardzo Ci dziękuję, że tutaj przyszedłeś. To ja dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Bardzo mi było miło. Nie mam wielu okazji na temat tego, żeby porozmawiać o, o swoich dawnych już lekturach filozoficznych i cieszę się strasznie, że, że mogliśmy akurat o Waldenfresie trochę pomówić, bo on ani na studiach specjalnie nie jest czytywany, ani, ani wiele się o nim ani, nie, nie ja mówi. Ja nawet prawda? o nim nie słyszałem do tej pory, więc. A to jest, on, znaczy ten język, który, dlatego też starałem się go przytaczać, on, on bywa trudny, może budzić pewne opory na samym początku, ale jak już zrozumiemy te bullet pointy, które są najważniejsze dla Waldenfelsa, czyli to granie opozycjami, swojskość, obcość, to niechęć do tego, żeby jedna strona dominowała nad inną, to, to zaczynamy coraz więcej rozumieć i, te, i przybiera tych warstw cebuli nad tym, bardzo się go podobnie czyta jak Derrida, też z Derrida jest ten problem, że zwłaszcza polscy tłumacze spieprzyli sprawę, tu akurat Janusz Sidorek nie spieprzył, ale Pol w Polsce tłumaczę Derrida, to jest tragedia absolutna. Nie da się czytać Derrida po polsku. Ja go rozumiałem po angielsku. I, I w momencie też, jak zobaczymy pewne kluczowe, więzłowe metafory, które tworzą kościec tego właśnie nie systemu, tylko antysystemu filozoficznego, e, tego sposobu czytania, jakim jest dekonstrukcja, to wtedy nam jest trochę łatwiej. I z Waldenfelsem jest bardzo podobnie. Zobaczymy parę tych zjawisk, które są u niego. Mam nadzieję, że udało nam się je wszystkie wybić i że to trochę pomoże tym, którzy chcieliby go poczytać. I potem trochę łatwiej Zbrnąć przez jego narrację. Tak. Więc dzięki jeszcze raz. Miło mi Ja również, również dziękuję. Jeszcze prosiłbym cię zostać na minutę po, po streamie. Tak. A wam wszystkim oglądającym dziękuję w imieniu całej filozofii tak bardzo. Dziękuję za, za wszelkie donaty, komentarze. Tam była bardzo, bardzo burzliwa dyskusja od, od momentu pojawienia się kwestii ukraińskiej aż do teraz. Ja już przestałem, przestałem to śledzić, bo to już weszło na bardzo dziwne tory i trochę ciężko było wy, wy, wyłowić niektóre komentarze, ale no, no cóż, no tak, tak, tak bywa. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.